Hej, hej, kochani. Proszę sobie przygotować kawkę bądź jakiś inny napój, bo dzisiaj może być troszkę długo i też bardzo chciałabym, żebyście, moi drodzy, od razu nie pobiegli do znaku swojego, tylko posłuchali tego wstępu, bo wstęp tu jest bardzo, bardzo ważny. Zawsze jest ważny ten kontekst, to tło, bo wy jesteście znakiem umiejscowionym. Owszem, w centrum swoich zdarzeń, ale ten kontekst jest ważny. No jaki będzie kontekst? Bardzo złożony. Po pierwsze, wrzesień, dziewiąteczka, dziewiąty miesiąc roku. Dziewiątka nie bez powodu zamyka cykl i nie bez powodu dzieciaczki wracają do szkoły 1 września. 1 i 9, 10. Czyli po redukcji mamy jedynkę, czyli nowości, nowy rok szkolny, energia zdobywania nowej wiedzy. No i dziewiątka, wrzesień, zamknięcie cyklu, koniec wakacji. Stare się skończyło, zaczyna się nowe. Marzymy, śnimy na jawie. Wyobrażamy sobie, jak będzie wyglądała energia tego nowego roku. Zatem wrzesień jest miesiącem bardzo podsumowującym, bardzo karmicznym, bo dziewiątka to w ogóle jest energia spłacania różnych karmicznych zobowiązań, różnych karmicznych długów. We wrześniu często kończą się toksyczne relacje, zamyka się jakieś negatywne przestrzenie, żeby właśnie w oparciu o realizm, bo dziewiątka jest bardzo taka też realistyczna, nie ciągnąć ze sobą starych śmieci, tego bagażu. Wrzesień będzie burzliwy z wielu różnych powodów. I bardzo podsumowujący, tym bardziej, że Pluton wraca do znaku koziorożca. Tu mamy i pozytywy, i negatywy. Może zacznę od pozytywów. Pluton wraca do koziorożca, to znaczy, że będzie tutaj szansa na nowe wyzwania zawodowe. Czasami też może być tu pewna trudność, bo Pluton bardzo głęboko przekopuje. Koziorożec dotyczy kariery, dziesiąty dom, prawda? Ścieżka kariery zawodowej, więc te wyzwania zawodowe mogą być dosyć też trudne. Czy od razu nowości? Niekoniecznie. Może być to też taka adaptacja, bo często w dziewiątce, we wrześniu, przy tej energii właśnie plutonicznej my musimy się dostosować, zaadoptować do warunków zmienionych. Ale z całą pewnością te warunki zawodowe będą się zmieniały. Mało tego, musimy wziąć pod uwagę jeszcze inne energie. Retrogradujący Uran. No nie dosyć, kochani, że Uran przynosi niespodzianki. Uran to jest planeta wodnika. Wodnik działa pod jego auspicjami, czyli rewolucja, przemiana, zryw życiowy, technologia, prawda? No i Uran, jak to się mówi, grom z jasnego nieba. Przychodzi niespodzianka, ty jesteś zaskoczony. Oczy wybałuszone ze zdumienia, prawda? Gębusia otwarta. Mamy tutaj taką energię niespodzianek, trudnych spraw do przewidzenia, więc należy się spodziewać, że w ogóle ten retrogradujący Uran przyniesie tutaj troszkę zamieszania. Będzie tutaj sporo zamieszania, nawet nie troszkę, bo jeszcze mamy tak, dosyć spokojny według mnie 3 września nów w Pannie, rozpoczęcie nowego roku numerologicznego 2025, ale ciekawiej będzie 17 września, skądinąd data taka bardzo patriotyczna i narodowa dla nas, upamiętniająca niestety przykre zdarzenia związane z II wojną światową, ale 17 września mamy zaćmienie księżyca w rybach. Co tutaj przyniesie nam ta energia?
Ja bym powiedziała, że takie ściągnięcie człowieka na ziemię. To tak, jakby ktoś obuchem dostał po głowie. Czyli kto bujał w tych obłokach, na ziemię zostanie ściągnięty, bo rzeczywistość wyzywa. Mamy słońce w pannie, a ta chce realizmu i praktycyzmu. Kłóci się to z rybami, z tą iluzją, z tym marzeniem, z tą romantycznością. Więc będzie trudno, bo będzie takie tarcie. Ja czuję tę energię jako po prostu przestrzeń, w której ten praktycyzm panny, to ściąganie na ziemię, tak, będzie się kłóciło bardzo z rybami, czyli właśnie z tymi obłokami, z tymi iluzjami, z tymi marzeniami, z tą romantycznością mickiewiczowską i świtezianką. No. Więc zwykle upadek z chmur bywa bolesny, ale otrzeźwiający i orzeźwiający. Ale nie będzie tak fajnie, bo przy tych retrogradujących planetach niestety też mamy taką hipnozę. Ostatnio Viola napisała do mnie, że śniło jej się zombie. Tak, ja sobie tak pomyślałam dłużej nad tym i doszłam do wniosku, że faktycznie, zwłaszcza w tym zaćmieniu, ludzie przypominają trochę takich zombie. Tak jakby byli zahipnotyzowani, szli w jakimś kierunku i nie bardzo wiedzą dlaczego, bo jakiś głos z zewnątrz ich wzywa i oni jak te owce idą, prawda? No jeszcze dodatkowo Wenus w koniunkcji z południowym węzłem księżycowym w Wadze już na koniec, 30 września, będzie chciał podsumować, zakończyć różne toksyczne związki, relacje, ale też będzie starał się rozwiązać konflikty stare. Zwłaszcza, że Mars przychodzi do raka i będzie chciał bronić swojej rodziny i uczuć, to można też rozwiązywać stare konflikty, ale najłatwiej nie będzie, to na pewno. Więc wrzesień zapowiada się dosyć burzliwie, energetycznie, taki, jakbym miała tak przyrównać do jednej karty tarota. Ja teraz nie wyciągam żadnych kart. Jak ja po prostu czuję tę energię września, nie porównując. Tak jakby nam się odwracała czwórka kielichów, bo to jest ta praktyczność, która mówi o nowych możliwościach i bije się to stare z nowym, nie? Panna robi porządek słoneczna we wrześniu, oczywiście jeszcze we wrześniu na urodziny część załapie się wag, bo niektóre wagi urodziły się w końcówce września i trzeba znaleźć jakiś taki nowy sposób na stare problemy, nie? Wybudzić się z marazmu. Więc czuję, że ta energia będzie taka z jednej strony właśnie rutynowa, obowiązkowa, a z drugiej będziecie pobudzani twórczo, nie? Więc wrzesień jak najbardziej dobry czas na zmianę pracy. W ogóle, gdyby ktoś o tym myślał, to będzie taka szansa, żeby się wyzwolić. Wyzwolić się z takich negatywnych układów, toksycznych związków, nie bać się nowych znajomości, nie? Natomiast no, energie właśnie te kielichowe, wodne, one takie mogą iść jakimś przesytem, z brakiem umiaru. Za chwilę właśnie Mars wejdzie do raka, więc będzie dużo takiego zmęczenia, takiej energii, też kłopotów zdrowotnych, kiedy my sobie pobłażamy, za bardzo sobie dogadzamy, albo taka energia właśnie, no często nawet antypatii i wrogości, nie? To wszystko się w tym tyglu wrześniowym, ale też trochę później zamiesza, więc ważne będzie, żeby tutaj, no tak jak zawsze, dystans, zdrowy rozsądek, przyda się na pewno trochę zimnej krwi, żeby nie pobiec za tym hipnotycznym zewem w okolicach 17 września. Dobrze. Myślę, że na tego wstępu wystarczy. Teraz już tutaj przechodzę do rozkładu miesięcznego dla baranka. Zobaczymy, co dobrego dla baranka. I dosłownie zadam takie pytanie. Od tego zaczniemy właśnie. Co dobrego dla baranka? Jakiś bilans, jakieś rozliczenia, jakaś taka energia podsumowująca to z całą pewnością, bo sąd ostateczny mi tutaj mignął, który zawsze wymaga takiego podejścia bardziej tolerancyjnego, podsumowującego coś, bo tu można kończyć wiele rzeczy, to co dobrego, no
Widzicie, te czwórki odwrócone. Coś tak czułam, że z tym wrześniem będą miały wiele wspólnego. Wy macie tutaj odwróconą czwórkę mieczy, czyli możliwość wyjścia do świata, możliwość uzdrowienia się, bo tu często wychodzimy z czterech ścian, z zamknięcia, z izolacji, z choroby wychodzimy. Wprawdzie to są takie pierwsze podrygi, ale zawsze to cieszy. To jest energia uzdrawiająca, która mówi, że tu jest więcej takiej przestrzeni, by właśnie rozejrzeć się, zobaczyć nowe możliwości, nie zamykać się. Tu rzeczywiście szukamy nowych rozwiązań. I to właśnie w takich też starych sprawach. Dokładnie to, co mówiłam w ramach wstępu do września, kiedy wyczułam energię odwróconej czwórki, ale kielichów, nie mieczy, tak jak wytłumaczę. To jest energia uzdrawiająca, bo tu jest powiedziane, akumulatory naładowane, może jeszcze trzeba będzie to zrobić, bo tu jest takie wyjście po odpoczynku, jest to takie zmartwychwstanie, tutaj często pokazane Chrystusa, który właśnie wychodzi z tej pieczary, wychodzi na wolność niejako, bo to jest takie wyjście na wolność, takie przewietrzenie, takie złapanie jakby pierwszego oddechu, nie? Więc ta energia września jest takim tutaj dla Was w tych plusach pokazana jako energia, która będzie Was skłaniała do zaplanowania czegoś na nowo po tym wyjściu z tej pieczary. No i tu liczy się realizm. Pamiętajmy, słońce mamy w pannie. Trzeba będzie realnie ocenić każde ryzyko. No i może tu być taka kwestia, niestety niekoniecznie poprawnych relacji partnerskich. Ja oczywiście pytam to, co dobre, to, co najlepsze, ale jeżeli widzę pewien zgrzyt w energiach, to też muszę o tym powiedzieć. Oczywiście tu jest to przewietrzenie, ale też może być to sygnał, że właśnie dobrym byłoby dla Was być może właśnie się w tym momencie zatrzymać. Dlaczego? Bo czasami tu mamy pracoholizm, mamy taką energię, kiedy czegoś jest za dużo i jesteśmy bardzo zmęczeni, żeby nie powiedzieć wykończeni, nie? Jednak no jest to jakiś taki zwrot w stronę tego świata, ale czasem tutaj jest takie niebezpieczeństwo pragnień, że ja chcę odzyskać coś, co utraciłem. Nie wiem, pieniądze, pracę, kobiety, mężczyznę. I powiem Wam, że nie, że tu trzeba po prostu z czymś skończyć. Tym bardziej, że wrzesień tego naprawdę chce. To jest dziewiąty miesiąc, dziewiątka. Jeżeli zdecydujecie się na jakiś finisz, to tutaj mamy pomyślność. Jest to zagwarantowane, że się uda, tak? Że się uda. Inwestycyjnie to nie jest za dobra energia. Dobra to jest taka energia na najbardziej na właśnie to co Uran. Uran jest taki niespodziewalny, taki hop-siup i wszyscy oczy otwierają szeroko. No na przykład tu czasami zdarza się nieoczekiwana ciąża, no więc te, które chcą, to będzie dobra wiadomość, te, które nie, no to raczej trzeba by się tutaj po prostu jakoś pilnować, tak? Mamy tutaj zakończenie właśnie jakichś chorób. Troszkę, nie jest to energia zbyt aktywna, od razu mówię, że ona jest taka mimo wszystko pasywna, tu jest więcej pasywności niż aktywności, ale skoro to ma być dobre, no to no cóż, nie będziemy tutaj polemizować, nie? Do baranku, baranku, co w pracy bądź nauce, a co w miłości, bo myślę, że takie tutaj te dwa obszary zawsze są, Was po prostu najbardziej interesują, co w pracy bądź nauce we wrześniu dla baranka, a co w miłościach, w tych sprawach romantycznych. Oj, w tych miłościach to bym uważała, bo tu możemy mieć, no, odwrócony diabeł strasznie uzależnia. Są te pokusy, takie energie głęboko seksualne. Oczywiście w energii seksualnej nie ma nic nagannego, ale odwrócony diabeł, on wręcz do takiego, do takiej przemocy, do gwałtu się posuwa. I to chodzi też, wiecie, o taką przemoc psychiczną, nie? To nie musi być. Dobrze, zostawmy to. No, brzydki, brzydki, brzydkie to jest po prostu. Przejdę tutaj może do pracy.
bo tutaj będzie co robić. Odwrócona szóstka denarów jest taką energią, kiedy troszeczkę tak zostajemy sami na lodzie jakby, bo ktoś nas tutaj dominuje w tej pracy. Taka jest taka energia bezmyślna, tu też nie wiem, albo się lekką ręką coś wydaje, albo się ponosi straty w wyniku jakichś takich nie do końca uczciwych posunięć. Nie wiem, czy jesteście za mało asertywni w tym miesiącu, czy po prostu brakuje samodzielności, bo tu jednak zależymy od grupy ludzi, zależymy od kogoś, może od jakiegoś byka bądź innego ziemskiego znaku. Tak jakbyście byli tutaj schowani za kimś, nie? To jest taka energia, kiedy trzeba walczyć o tę swoją pozycję biznesową, a dookoła no, może być jakaś taka energia kombinowania, oszukiwania, bo to nie jest energia uczciwa. To jest taka energia bardzo dwulicowa, też w kontaktach takich zawodowych, taka dominująca, taka bardzo, bardzo czysto interesowna. Wiadomo, biznes jest biznes, tu faktycznie nie ma emocji. No i rada jest taka, że robić swoje, bo tutaj we wrześniu no nie można zadowolić wszystkich, nie? Nie można zadowolić wszystkich. Jeśli praca polega na kontaktach z klientem, to z całą pewnością wszystkich nie zadowolicie, bo jest to taka energia dosyć taka waleczna, dominująca i taka opierająca się na jakimś takim kombinowaniu, jakiejś takiej poczuciu niepewności, lęku, tego typu rzeczy. W miłości, no to na załączonym obrazku widać tego diabła w masce, w dodatku rozebranego do połowy, bo oczywiście diabeł, wiadomo, pali w piecu, gorący, namiętny, i okej, ale właśnie jest to ale, ja powiedziałam takie duże ale, dlatego że diabeł w odwrocie, on niestety jest bardzo przemocowy, on kogoś chce zmusić do jakiejś formy zachowania, która ci nie pasuje. No chyba, że ty wejdziesz w tę energię jakiegoś takiego molestowania drugiej osoby, bo mamy tutaj energię bardzo uzależniającą, jest chęć podporządkowania sobie partnera w jakiś sposób. Nie wiem, czy tutaj po prostu chodzi o traktowanie kogoś wyłącznie jako obiektu seksualnego, czy takie uzależnienie od partnera. Czasem jesteśmy tu uzależnieni od jakiegoś kochanka, nawet partnera byłego, którego już nie ma w naszym życiu. No, diabeł w odwrocie zawsze jest niebezpieczny, zawsze jest uzależniający. I tyle, więc jeżeli taka forma nam się tutaj pokazała, no to czerwone światełko, nie? To jest jakaś czerwona flaga dla baranków. Dobrze, i przesłanie na ten miesiąc, bardzo istotne, taka energia prowadząca Was, którą należy brać pod uwagę. 44 siła, proszę, mieliście bezsilność i odzyskiwanie siły po chorobie, takie coś pomiędzy. I tutaj jest właśnie energia 4-4, jakby po podwójności, nie? Zresztą w tarocie ósemka odpowiada sile. Tutaj mamy 44, taką energię wzmocnionych wysiłków, pracy. Tu trzeba podwoić te wysiłki, chyba że jesteście bardzo zmęczeni jakąś chorobą czy rekonwalescencją, no to wiadomo, to wtedy jest zapowiedź powrotu sił, po prostu, że powoli, bo powoli, ale do tych sił wracacie i jest okej, nie? Zdrowotnie, o tym tutaj mówię. Karta siły pokazuje, że Twoja prawdziwa moc bierze się nie tylko z samej wiary we własne siły, ale też z takiej ufności, którą pokładamy, no wiadomo, w Boga, prawda? W tą moc wyższą, że coś od nas jest większego, większego. Ta kobieta tutaj tańczy, trzyma na jednej dłoni kulę ziemską, tu jeszcze jakieś drzewko wyrasta. To jest taki powrót do sił. I tu jest powiedziane, że właśnie, nawet jeżeli tu w pracy, zwłaszcza widzę, będziesz mieć do wykonania jakieś działanie zniechęcające, no wiesz, takie, że tak bez przekonania, to jednak jest tu powiedziane, że znajdziesz w sobie moc, by to zniechęcenie pokonać. Masz tu jakieś fajne pomysły. Warto by zacząć je testować i udoskonalać, bo jeszcze jakby nie jesteś gotowy, żeby z tym pomysłem wyjść,
ale jest ta ewolucja, bo siła mówi o ewolucji mojego pomysłu. Mówi o tym, że mam dużo twórczej energii, która przyda mi się w pracy zawodowej i na to warto postawić. Czyli rada jest taka, żeby tu mieć odwagę zanurzyć się w tej magii pomysłów, poszukać takiej formy, poprzez którą ja mogłabym się tutaj wyrazić. I ważne jest to zaufanie do wyższej mocy, nie? Która działa przez ciebie i dla ciebie. I wtedy wszystko jest możliwe, bo tu jest powiedziane, że wrzesień jest takim wstępem do zwiększenia moich możliwości zawodowych, że naprawdę będę mógł praktycznie wszystko zrobić, na co mam ochotę, tylko muszę co? Co muszę? W tym moim nowym pomyśle, może to jest jakieś hobby, które chcesz przekształcić w działanie zawodowe, muszę to udoskonalić, nadać temu formę bardziej dopracowaną. O to tu chodzi. Dziękuję barankom i przechodzimy do kolejnego znaku, czyli do byczka, tylko łyczek. Byczki zachęcam do odsłuchania wstępu, to jest bardzo ważne. Liczy się kontekst też, nie tylko odczyt dla waszego znaku, ale energie ogólne, które będą miały na was bardzo duży wpływ, więc ten początek jest bardzo ważny. Dobrze, co dla byków? Zobaczymy taką przestrzeń ogólną, która powiązana jest właśnie z Uranem, tak? Może z niespodziankami, ale zapytam o to, co dobre, najlepsze w tym miesiącu do was przyjdzie. Od tego zaczniemy. I to może być niespodzianka, że się właśnie otwiera przestrzeń. Tu mamy przeprowadzki, tu mamy podróże, tu mamy właśnie te statki powietrzne. Człowiek czeka tu w porcie na ten nadpływający statek wyładowany towarem jakimś, prawda? To jest karta brama, bo trójka buław mówi o tym, że dobrym dla was będzie właśnie to otwarcie, ta przestrzeń takiej kulminacji, bo tu jest kulminacja energii, tu nam się już to wszystko tak zbiera do kupy i my tu mamy wielką potrzebę ruchu, potrzebę zmiany. Oczywiście tu też wiadomo, wrzesień, dziewiąty miesiąc sprzyja uwalnianiu się z ciasnych ram, ograniczeń w myśleniu, w działaniu, więc jest taka możliwość wypłynięcia na te szersze wody, nie? Nauczycie się tutaj być może dopiero działać wyłącznie dla siebie, właśnie też z uwzględnieniem potrzeb i potencjału innych ludzi, bo jest tu grupa, współpraca. Ta współpraca powinna się udać. Nie wiem, czy to niespodzianka, ale na pewno ta brama tutaj się przed wami otwiera. To jest piękna energia, energia, która zawsze wnosi dużo takiego światła, nadziei. Bo wyobraźcie sobie, że się długo nasiedzieliście w jakiejś ciemnej, zamkniętej piwnicy i nagle otwierają się drzwi i widzicie światło i wychodzicie na wolność. Tę energię można właśnie do tego przyrównać. Więc oczywiście może chodzić o konkretnie podróż, ale też najczęściej tutaj jest taka przestrzeń wielkiego jakiegoś przedsięwzięcia, ta wasza siła przedsiębiorczości, ona tutaj zwycięża. Mamy tutaj energię handlu, mamy energię owocnych negocjacji, więc jeżeli coś kupujecie, sprzedajecie, negocjujecie cenę, bardzo dobra energia, bardzo, bardzo dobra. Mamy tutaj taką rzecz jeszcze pokazaną, że będziecie tutaj weryfikować jakiś swój pomysł dotyczący być może jakichś sukcesów typu sława, popularność, działania w internecie, ale też tu mamy taką pewną zdolność organizacyjną, taką trafność w tym ustalaniu nowego kierunku, nie? Tak jakbyście tutaj flirtowali z otoczeniem, jakbyście próbowali pertraktować, jakbyście komuś tutaj próbowali coś sprzedać, zaproponować. Więc w tej dobrej energii jest coś takiego, taki ruch. Myślę, że tutaj
Można nawet pokusić się o takie stwierdzenie, że będziecie na tyle aktywni, że wam ktoś kroku nie dorówna, bo w tej grupie ludzi jakiejś, czy w tych negocjacjach macie jakąś taką pewną przewagę. Trudno wam tutaj kroku dotrzymać. Takie odnoszę wrażenie. Zobaczymy, co w pracy, co w miłości we wrześniu dla byczków i byczulinek, co w pracy i lub nauce, bo niektóre są studentami. No mamy energię ciężkiej pracy, ale owocnej, bo to jest dobry plan i są zyski. A co w miłości, w sprawach sercowych? No taka energia trochę flirtująca, energia, która mówi o jakimś takim łucie szczęścia, bo wiadomo, fortuna kołem się toczy, czyli zawsze jest na odwrót, nie jak było źle, to ma być lepiej, jest poprawa, jest ruch, można poznać też kogoś nowego w kontekście podróżowania, zmiany miejsca, bądź właśnie w trakcie jakichś negocjacji. No ale po kolei tutaj mamy zbieranie żniwa, jeśli chodzi o pracę. Co zasiałeś, to zbierzesz. Mówi ósemka, bo ósemka denarów odnosi się do zarabiania pieniędzy, do takiej rutyny. To jest energia jak najbardziej związana z wrześniem, w słońce, w pannie, więc to jest dokładnie to, taka rutyna, pewien schemat, dobry plan. Systematyczność oczywiście, prawda? Jakieś tutaj coś mierzymy, odmierzamy, mamy te linijki, ekierki, jakieś prace może architektoniczne, geodezyjne, coś związanego właśnie z kupnem, sprzedażą mieszkań, domów, nieruchomości, może być coś takiego. No i mamy też taką energię, która transformuje naszą tą sytuację finansową. Ja bym powiedziała, że to ta passa jest bardzo dobra. Mamy taką wymianę sprawiedliwą, bo tutaj ta ósemka, ona mówi o tym takim żniwie karmicznym. To jest też energia karmy, energia władzy, stanowisk, pieniędzy. Dobrze to wygląda. Dobrze to wygląda, bo to jest taka energia, która mówi: zmieniam sposób działania na bardziej efektywny. Mam satysfakcję z tej swojej pracy, prawda? Mam satysfakcję z tej swojej pracy. Zadawala mnie to, naprawdę mnie to cieszy. Ósemki w ogóle mają to do siebie, że one właśnie dają nam takiego powera. Jednocześnie my jesteśmy tacy zapobiegliwi, my tak chodzimy wokół swoich spraw. Tu jest duża aktywność, tu jest dużo wysiłku, prawda? Może też będzie coś kupionego na tak zwaną przyszłość, żeby się zabezpieczyć. Nie wiem, tu się kupuje na tak zwaną przyszłość właśnie albo nieruchomość, albo złoto, albo srebro, albo jakąś walutę, albo jakieś krypto. Różne rzeczy, nie? Albo się przekazuje część majątku aktem darowizny. Też tu może być, nie? Kwestie właśnie spadkowe, czy wypłata odszkodowania. Taka energia rozliczenia się, ale to po prostu tutaj wygląda dobrze. Na co warto jeszcze otworzyć te drzwi, gdzie wejść? To może być całkiem dobry taki czas, wrzesień, na początek szkoły bądź jakiegoś kursu. Też. Bo generalnie to jest taka energia, która właśnie angażuje nas jeszcze w coś dodatkowego, w jakieś właśnie kursy, szkolenia, albo też daje nam nagrodę, więc może warto starać się w ogóle o jakąś podwyżkę, nie? Bo widać, że jeżeli zasłużyliście, to można tutaj prosić. No, w miłości koło fortuny, dziesiątka nam tutaj wiele może zmienić, bo ona kończy pewne toksyczne relacje, ale można też rozpoczynać coś dużo lepszego, bo wiadomo, nie, koło fortuny to są wzloty i upadki, ale też początek nowego cyklu. Najczęściej nowy etap koło fortuny to zwykle jest jakiś po prostu nowy etap w miłości. Taka energia podsumowująca. No oczywiście w dziesiątkach też można pewne rzeczy kończyć, więc to jest tak coś pomiędzy. No i wrzesień w ogóle też jest taką przestrzenią, kiedy kończymy i zaczynamy. Więc już co kto lubi, nie? Jeżeli będziecie w jakichś toksycznych relacjach, to można tu przewietrzyć przestrzeń i coś zakończyć. Albo spróbować właśnie poznawać, bo tu mamy więcej kontaktów towarzyskich, jest szansa na poznanie kogoś nowego. I to zwykle może być niespodzianka, coś takiego, wiecie, wow, taki fart.
I zwykle są to związki karmiczne, związki z przeznaczenia. Jeżeli kogoś we wrześniu poznacie, to na pewno nie ma tutaj pomyłki w cudzysłowie ani przypadku, tylko rzeczywiście mieliście tę osobę spotkać. Więc jeżeli jesteście singlami, to może tu być rzeczywiście spotkanie takiego partnera karmicznego, nie? Partnera karmicznego, to na pewno widać, jest szansa, w każdym razie dość duża. No i moi drodzy i kochani, rada kierunkowskaz i jednocześnie przesłanie dla Was, drogie byki, na wrzesień. Posłuchaj, 53, to jest ósemka znowu, czyli jest to energia taka właśnie. Wiadomo, słonik przynosi szczęście i tu jest taka energia materialna. Tu jest ta muzyka w tle, muzyka u byka. No właśnie, może tu jakiś byk artysta z tą muzyką jakoś, czy z przemysłem muzycznym jest związany, pośrednio bądź bezpośrednio. Ale o co tutaj chodzi? Ta energia mówi, żeby słuchać sercem, a nie tylko uszami. No ten słoń, te uszyska to ma olbrzymie, jak takie dwa latawce. Natomiast oczywiście mówi się, masz uszy, to słuchaj, nie? Ale tu sercem słuchamy. Tu sercem słuchamy, sercem rozumiemy. I to jest taka energia otwartego serca. Otwarte serce zawsze słyszy przesłanie. No chociażby to, co ja do ciebie mówię. Jak masz otwarte serce, to bez problemu zrozumiesz, co zostało tu powiedziane tobie. Jak nie, no to problem jest zawsze. Otwarte serce, czyli też taki kierunkowskaz, taki czas, żeby mówić od serca, żeby nie zatajać, żeby słuchać też z tym sercem, czyli nie uprzedzać się, tylko z miłością. Nadchodzi pora słuchania, to jest czas słuchania. Oczywiście tu trzeba zwrócić uwagę na to, co się mówi, ale też na to, co nie zostało jeszcze wypowiedziane, bo może trzeba tu jeszcze coś wypowiedzieć na poziomie głębszej wiadomości, wiadomości z pozycji serca. Więc niech ta pieśń wybrzmi, bo tu jest powiedziane, mów śmiało i słuchaj. I jest to taki moment, żeby właśnie też prosić o coś, ale też od serca, a nie z pozycji ego. Nie neguj, raczej tutaj słuchaj w taki sposób, żeby poczuć to swoim sercem albo coś ogłosić światu, ale też, żeby to rozbrzmiało właśnie jak ta muzyka, która jest przyjemna, a nie jest jakąś kakofonią. Dziękuję bykom. Zaraz przejdę do bliźniąt, tylko tam jedną rzecz jeszcze zrobię. I zaraz wracam do bliźniątek. Dobrze, bliźnięta, ale tutaj wstęp jest ważny tego dzisiejszego czytania, więc każdemu znakowi to mówię, żeby odsłuchał sobie od początku, posłuchał kontekstu, czym się ten wrzesień je, jak należy go obsługiwać, bo to, co się będzie działo na niebie, astrologiczne wydarzenia, astronomiczne, ale poprzez astrologię one tutaj wybrzmią, zadziałają również w Waszym życiu. No i po kolei, drogie bliźnięta, jeszcze tutaj przetasujemy dla Was karty na wrzesień 2024 roku i zapytam, tak jak dla każdego znaku, co dobrego dla Was we wrześniu, drogie bliźnięta, te dobroci. Siódemka buław, czyli taka energia obrony tego mojego stanowiska, pozycji, tego do czego doszedłem. Oczywiście siódemka buław jest też taka filozoficzna, religijna, tu mamy rozwój duchowy, stąd ta przestrzeń wysokości, nieba, obłoków, piramidy.
Troszkę tacy jesteście jakby odgrodzeni, bo tu mamy swoją taką troszeczkę adaptację do samotności, albo po prostu taką energię, której no my się bardzo dobrze czujemy, bo tu jesteśmy jakby pozostawieni z własnymi myślami. Jesteśmy w takiej energii wysokich ideałów i w ogóle też zapoznawania się z nimi, więc tutaj są księgi i jest energia właśnie taka duchowa, też możecie być w sposób bardzo taki aktywny, czynny, zainteresowani ezoteryką. Niektórzy czują takie powołanie swoje, taką misję ewangelizacji, żeby iść z jakąś informacją, coś ogłosić, coś zapowiedzieć. I jesteście tutaj odważni, bo ta osoba ma taką determinację i odwagę. I to jest oczywiście na plus. Zbliża się koniec jakiejś realizacji projektu. Choć nie jest to ani dziewiątka, ani dziesiątka, ale tu jest to ta systematyczność. Długo tutaj na coś pracowaliście, więc przychodzi ta nagroda. Nagroda, jakiś ten szczyt, tak? Czegoś. No, zwykle tutaj było tyle wysiłku, tyle systematycznej pracy, że teraz to zostanie uhonorowane. Gorzej może być w partnerstwach, bo tu jakby walczymy jeszcze o coś, o co wydaje się warto, albo przeciwnie, dla tak zwanego świętego spokoju, żeby zachować trwałość, nawet jeśli nam się coś nie podoba w relacji, to tu możemy iść na ustępstwa, nie? Oczywiście, wrzesień też często jest takim miesiącem obfitym w rozstania, więc jeżeli się tutaj z kimś nie dogadacie, a jesteście w związkach bardzo problematycznych i od dawna groziło wam rozstanie, no to nie wykluczam, że to właśnie we wrześniu, na przełomie września, października może nastąpić, ale tylko pod takim warunkiem, nie? Że tam było problematycznie i źle. Tu mamy systematyczność, w ogóle wszystko, co jest systematyczne, nie? Siódemka była, co ciekawe. Czasami też może odnosić się do projektów i do ciąży, czyli do takiej energii, która wymaga, no na przykład właśnie badań, nie? Idziemy na USG, sprawdzamy, czy tam w brzuszku dziecko się dobrze rozwija, czy wszystko w porządku. I myślę, że będzie wszystko w porządku. To jest taka energetyka, która też mówi, że wy jesteście bardzo zdeterminowani, bardzo zdecydowani, by no, walczyć o swoją jakąś wysoką pozycję, nie? Taką swoją wysoką pozycję w życiu, czy czasami zdobyć jakieś wysokie stanowisko, takie wiecie. No jest ta widoczność, więc to nie jest taka energia neutralna. No dobrze, to jest to dobro, natomiast co w pracy zawodowo, a co w miłościach, w związkach i rodzinie. Bliźnięta, tak? Praca we wrześniu i miłość, sprawy serca, rodziny. Tu trzeba zbierać pieniążki właśnie na jakieś takie energie rodzinnych przedsięwzięć. W pracy odwrócony król denarów to taki zbierny. Bierność, taka energia takiego trochę jakby rozleniwienia, bo on tak za bardzo tutaj się nie stara. Może nie wiem, wy macie jakiś taki, nie wiem, urlop czy przestój, ale gdyby nie, to jest taka energia też karierowicza tu widzę, więc jakiś bliźniak, zwłaszcza mężczyzna, to taki karierowicz. Ten karierowicz tu też może wam stanąć na drodze. Służalczy i przekupny gość. Taki pesymistyczny, taki służalczy, taki kombinator. W gruncie rzeczy bardzo słabe, byle co to jest takie, ale no może czasem straszyć was utratą czegoś, kontrolować, wywoływać presję. On jest taki nieetyczny w swoim działaniu. Taki biurokrata też i
załatwienie sprawy z nim to tak jak wejście na Mount Everest, nie? Bardzo nieprzyjemnie, czasami wręcz niemożliwe cokolwiek z nim załatwić, więc zgrzyt jakiś tutaj jest pokazany. Taka energia właśnie tyranizująca. Kobiety, które są w ciąży, to tutaj proszę zadbać bliźnięta o układ trawienny, o tę swoją przemianę materii, więcej się ruszać, spacerować. Dieta też tu jest istotna. No i mamy taką właśnie energię właśnie, kiedy w grę tutaj wchodzą pieniądze, to nagle tu w tej pracy bądź w urzędzie jakiś taki wróg się pokazuje. Taki nieprzyjemny karierowicz, osoba ociężała umysłowo, rzekłabym. W najlepszym przypadku będzie takiej trochę może więcej bierności. Albo, no bo tutaj mamy też znaki Ziemi. O, też mi przyszło do głowy, że ktoś spod znaku Ziemi może, ale mężczyzna zdecydowanie może tu być jakiś problematyczny, bo zwykle on nie idzie z tym duchem czasu. On upiera się przy starych metodach, bo on jest taki konserwatywny, nie lubi nowości. I może właśnie starcie z nim być nieprzyjemne. W miłości? Ja wiem, czy tu miłość. Tu po prostu jest taka energia szóstki współpracy. Składamy pieniądze na coś wspólnego. Bardziej Was tutaj interesują kwestie materii, jak widać, niż uczuć jakichś romantycznych. A nawet te, które byłyby zainteresowane, no to mówią, halo, tu ziemia, tu są inne rzeczy do zrobienia. W miłości może tu mamy księżycowego byka, więc taką energię związaną właśnie z pomocą, wsparciem, wspólnie tutaj ta wymiana się toczy, materialna, taka, powiedziałabym, też jakieś prezenty możecie tu w rodzinie, nie wiem, dawać, wymieniać się, bo tutaj jakieś prezenty są. Może wy do kogoś z prezentem, ktoś do was. Mogą być też poruszone kwestie spadku. O, też mi tu przyszło do głowy, bo rodzinnie czasami mamy tutaj taki prezent innego rodzaju pod tytułem spadek. Co jeszcze może być? No pamiętajmy, że szóstka denarów jest tą bramą, kartą bramą, która mówi właśnie o, często też o rodzinnym interesie, o takim akcjach, które powodują, że mamy tutaj bardziej właśnie wspólne dzieło rodzinne, materialną zależność. Wspomaganie krewnych będących w potrzebie też wchodzi w grę. Na pewno miesiąc dobry na takie budowanie zgody w rodzinie, gdyby wcześniej zwłaszcza jej nie było, nie? Na co jeszcze dobry miesiąc? Na jakieś takie szkolenia, na przekazywanie wiedzy. Również dobry miesiąc. No dobrze, kochane bliźniaki. Zobaczymy przesłanie dla Was. I kierunkowskaz na wrzesień. Duch miejsca. To jest ważne, ale jest jakaś nostalgia jesienna. Te liście opadają. Wy tutaj macie czwóreczkę powiązaną z pracą. Taką energią czuję raka, domu czwartego, dom, rodzina, matka, macierzyństwo. O tym Wam duch miejsca przypomni. Właśnie jakaś nostalgia, rozmyślanie o tych miejscach, czasach minionych. Tak jakbyśmy właśnie jakiś album ze zdjęciami otworzyli. Tu mamy kobietę elfa, tak? Taką energię właśnie nostalgiczną, wspominającą. Wprawdzie to nie 1 listopad, ale takie jest trochę tchnienie 1 listopada, Dnia Zmarłych, kiedy duch miejsca, czasu przypomina o minionych epokach i ludziach, z którymi kiedyś byliśmy, a teraz w naszym życiu już ich nie ma. Ale tu jesteśmy pogodzeni z tą przemijalnością po prostu, bo takie jest życie. Prawda? Przychodzi ta jesień, drzewa stają się nagie, zaczynają te liście pięknie się przebarwiać, a później po prostu drzewo liście traci. Tutaj tracimy też i coś zyskujemy. Duch miejsca to jest taka autentyczność, która jest istotą mocy i tu jest powiedziane, żeby właśnie tym się kierować. Jest to odniesienie do Twoich przodków, Twoich korzeni, Twojej rodziny.
Przodkowie w ogóle nasi wierzyli, że każde miejsce ma tego swojego ducha, który się nim opiekuje. Mówię o pogańskiej religii, bo Polacy etnicznie tak są powiązani właśnie z tymi duchami natury, z pogaństwem. To przecież chrześcijaństwo nie było pierwsze. Ono się pojawiło później. Tu mamy takie ucieleśnienie duszy natury. Rośliny, drzewa, ptaki, góry, rzeki mają swoją własną istotę, nie? I właśnie to cię ma prowadzić, ten duch miejsca, ta autentyczność, która jest najprawdziwsza właśnie w naturze, bo natura jest nie do podrobienia, prawda? I to oznacza, że w sumie nadrzędny tutaj we wrześniu jest taki motyw okoliczności, w których się znajdziesz. Nie to, co od ciebie będzie płynęło, co ty tam sobie powymyślasz, tylko to, co przyjdzie z zewnątrz. Więc jeżeli na przykład teraz o coś walczysz, czy będziesz walczyć, to jest powiedziane, wyluzuj, zrelaksuj się, odrzuć potrzebę kontroli, a masz do tego skłonność. I prawdopodobnie tutaj masz szansę takiego lepszego wyrażenia siebie. No ale tak jak zawsze, tutaj wyrażamy siebie czy sobą, własną osobą wyrażamy miłość. Więc zamiast tęsknić za miłością, to ty masz wyrażać swoją osobą miłość. To jest tu ważne. Czy ty masz coś nazywać po imieniu? Ja bym powiedziała, że nie. Że to samo przyjdzie. Jeśli masz teraz jakieś pytania, czegoś nie rozumiesz, to przyjdzie to. Ale postawić na autentyczność, tak? Największą twoją siłą we wrześniu jest twoja autentyczność i odrzucenie tej potrzeby kontroli nad jakąkolwiek sytuacją. Chyba najbardziej materialną jakąś, bo tak to wygląda. Dobrze. Dziękuję bliźniętom. Kolejny znak. Raczki. Zobaczymy, co tam u raczków. Oczywiście raczki zachęcam do zapoznania się z wstępem. Proszę cofnąć nagranie na czas 000. Posłuchać początku, żebyście poznały kontekst i poznali kontekst, co się w tym wrześniu w ogóle będzie działo na niebie i ziemi. Ponieważ będzie to miało również na Was niebagatelny wpływ. Raczki. Przypominam, że jeszcze trochę i Mars wejdzie do raka i będzie bardzo taki właśnie nadpobudliwy, bo Mars w raku niezbyt dobrze się czuje, bo chce powalczyć. Przecież Mars to jest ten wojownik, to jest kwintesencja barana, gorącej głowy, działań, energii. A rak to tutaj ten czwarty dom, czyli spokój, bezpieczeństwo, to poczucie opiekuńczości, matka, moje korzenie, moja rodzina jest najważniejsza, nie? Więc mogą być konflikty na przykład w rodzinie, bądź powiązane ze stanem posiadania, dom, nieruchomość, to co posiadam, pieniądze, takie rzeczy. Zobaczymy to, co dobre, najlepsze dla raka we wrześniu, ok? To, co dobre, najlepsze. To jest energia szóstki mieczy, nabrania dystansu. Zdystansowanie się właśnie do konfliktu, bądź wyjście z niego, bo w szóstce mieczy ja zwiększam dystans albo go zmniejszam, to wszystko zależy z czym, do kogo. Ale to jest energia takiej podróży wewnętrznej i zewnętrznej. Ja tutaj szukam wolności, ja wypływam na te szerokie wody, ja uciekam z tego Hadesu, z tej krainy śmierci. I to jest jakiś taki Rubikon, który ja muszę przekroczyć, żeby poczuć się lepiej. Szukam sobie tego portu docelowego. Wypływam, tak? Czasem odchodzę, zabieram dziecko na łódź i odchodzę. Tutaj ta kobieta samotnie gdzieś płynie. Mamy taką emigrację wewnętrzną i zewnętrzną. To, co dobre, najlepsze. Gdzieś tutaj takie odpłynięcie, zdystansowanie się. Może przeprowadzka, może podróż.
Zapewne również. Albo zdystansowanie się do jakiejś trudnej relacji bądź człowieka, że może nie ma co tutaj iść w zaparte, albo na noże, albo ciche milczenie, takie wiecie, karanie kogoś milczeniem też jest bardzo toksyczne. To jest taka pasywna niechęć, agresja. Także bardzo tutaj należy wejść w tę energię. Z takim poczuciem, po prostu dobre to dobre, tak? Że zasługuje na jakiś sukces, powodzenie, wolność, uwolnienie się. To jest karta brama, pamiętajmy, czyli rozwiązują się nasze problemy. I tu macie dobrą wiadomość, że nastąpi rozwiązanie, że coś przezwyciężycie, że się uda pójść dalej. Że się uda pójść dalej, że wy oddalicie też od siebie jakieś niebezpieczeństwo. I tu mogą być jakieś też wspólne rodzinne przedsięwzięcia pod warunkiem, bo tu jest ten warunek, że pójdziecie na jakieś kompromisy. Cały czas jest powiedziane, kompromis jest możliwy, ale niestety jest też ta negatywna energia raka tu pokazana w szóstym mieczy, że się ukrywa emocje. Pod maską jakiegoś przyzwyczajenia. Pod maską jakiegoś przyzwyczajenia. Jakaś część raków stwierdzi, że dobre będzie dla nich oddalenie się od kogoś. No, nie wykluczam, może tak. Na pewno jest to energia przełomu, energia takiego, która nas też wiele kosztuje, bo tu nie jest za łatwo. Tu są też jakieś wyrzeczenia, tu się podejmuje czasami bardzo takie decyzje długoterminowe o emigracji, o zmianie zawodu, o porzuceniu religii, bo stwierdzam, że to w ogóle mnie nie buduje, nie jest dla mnie dosłownie. Ale ta energia, która jest zbliżona bardzo mocno, chyba najbardziej, właśnie do energii śmierci tarotowej, mówi o głębokiej przemianie. O takiej transformacji, która jest konieczna, żebym ja wyzdrowiał, ozdrowiał bądź uzdrowił jakąś relację, prawda? Jest to tu istotne i to będzie dla Was dobre. Co w pracy, drogie raki, a co w miłości i w sprawach serca bądź rodziny? Co w pracy, życie zawodowe we wrześniu u raka, a tu ładnie, choć bajońskich zysków nie ma, tu trzeba wysoko wchodzić. By dojść do tej ostatniej półki, coś z niej zdjąć. Ale to jest energia, która mówi o tym, że liczy się cierpliwość, powściągliwość, wyrozumiałość, stoicki spokój i to po prostu będzie. I to po prostu będzie. A co w miłości, w sprawach serca i lub rodziny? No to już gorzej, bo tu nie ma współpracy. Każdy mówi innym głosem i może być też problem z jakimś takim przekazaniem pieniędzy, prezentu, daru, coś w tym deseń. No ale po kolei, tak? Mamy umiarkowanie, energia, która wyzwoli tutaj w was taką przestrzeń stoicyzmu, po prostu. Bo tutaj często mamy do czynienia z taką koncepcją przeciwieństw. No wiadomo, przeciwstawne energie, tak zwany trudny klient może się trafić. Ale tutaj wiesz, tutaj wszystko się jakoś tak ładnie dodaje, zazębia, dlatego że umiarkowanie dąży do kompromisu, do spokoju. W pracy może też jakaś istotna osoba strzelca, bo umiarkowanie często reprezentuje też niekoniecznie ten znak, ten typ osobowości, czyli kogoś, kto właśnie lubi takie zainteresowania, ma filozoficzne, religijne, można inteligentnie porozmawiać. Czasem też to jest energia kursów, szkoleń w umiarkowaniu, że trzeba gdzieś się udać, trochę wyżej i dalej właśnie gdzieś odjechać, pojechać na jakiś kurs, szkolenie, żeby się douczyć. I to jest w porządku. Sporo czasu nam to zajmuje, to douczenie się czy przyuczenie, ale jest taka harmonia. Jest ta współpraca między ludźmi, nie? Czyli jest taka energia współgrającej całości,
korzyści jakichś takich pieniężnych, wielkich zysków nie ma. Raczej jest to taka energia zrównoważenia, uporządkowania naszych finansów. Relatywny taki spokój w miejscu pracy. Relatywny spokój, tak? Po prostu. Nic na siłę się tutaj nie zrobi, bo wszystko ma swój czas i miejsce. No w miłości to tak mało miłośnie, ja bym powiedziała może bardziej na rodzinę, to jest energia. Ale odwrócona trójka denarów, no to każdy sobie rzepkę skrobie, nie? Jeszcze takie rozdarcie tutaj jest pokazane, bo jednak trójka denarów w odwrocie to jest taka przestrzeń, w której my się za bardzo nie rozumiemy. Mamy inny system wartości, członkowie rodziny na przykład. No i wtedy jak grochem o ścianę, ty coś powiesz, ktoś coś powie. No to jest takie niezrozumienie tu może być, ale mogą być też tutaj kością niezgody jakieś kwestie materialne, finansowe, nie? Też zdarza się, bo jednak no, mamy tę energię denarową, tutaj u raków zaznaczoną przy uczuciach czy kwestiach rodzinnych. Czy wspólne przedsięwzięcie rodzinne? No właśnie nie widzę tej wspólnoty, bo się to wywraca. Może zbieracie dopiero pieniądze na jakiś wspólny wyjazd rodzinny, bądź tam coś innego wspólnego, wspólnotowego, nie? Może to tak troszeczkę brakuje jeszcze tych pieniędzy, żeby coś sfinalizować. Jeszcze może być taki aspekt. Ewentualność tutaj mamy jeszcze taką, że po prostu jesteśmy takim wołem roboczym w tym domu i nikt nas nie docenia. Często tu mamy kobiety, raczyczki, które są zwyczajnie niedoceniane przez partnera. Albo przeciwnie, partner tutaj musi stanąć na rzęsach i przejąć wszystko, zacząć tutaj działać, bo co? No bo wy tutaj może przepływacie do innego świata, na przykład macie nową pracę, czy jakieś nowe, inne wyzwanie życiowe przed wami i wtedy partner przyjmuje jakąś część obowiązków. Natomiast tutaj jest pokazana jakaś taka energia właśnie jakiegoś takiego rewanżu. O, tu jeszcze może być taki rewanż, taki psychiczny rewanż, takie, że rak na przykład chce kogoś ukarać. Może być oczywiście też w drugą stronę, bo wiadomo, energie są wymienne. Po prostu dla uproszczenia tak mówię, ale wiadomo, że są wymienne. Myślę, że realnie podchodzicie do tego, co tutaj słyszycie. Więc gdzieś tu tak w uczuciach czy w rodzinie właśnie jest taka energia, że ja tutaj nie wszystko z partnerem jakby uzgodniłem czy uzgodniłam i po prostu z tego mogą wyniknąć problemy. Ale jest też taka energia leniwa. Pracować nam się czasem tu nie chce. To nie jest tak, że od razu tutaj ktoś na kimś musi pasożytować. Po prostu może mieć te gorsze dni, takie rozleniwienia tego ciała, umysłu i wtedy mówię, jest takie troszeczkę wykorzystanie sytuacji, to tak jak kobieta w ciąży czasami. No jestem w ciąży, to czegoś nie zrobię, no bo wiadomo, mam ten ciężar, nie? Może być też taka energia beztroska, że nie dbam tutaj o te pieniądze, bo one mnie w ogóle nie interesują, jest jeszcze taki w ogóle inny totalnie biegun. I tyle. Jakieś takie zmęczenie, zniechęcenie czasami tutaj jest po prostu. I to może dotyczyć niekoniecznie pieniędzy, tylko właśnie taka może być też zwykła małostkowość. O, to jest takie czepialstwo. Też czepiamy się drobiazgów. Jest taka zawziętość. Czepiamy się drobiazgów. Tak dłubiemy, dłubiemy. Na tych szczegółach się tutaj skupiamy, a nie widzimy całego obrazu, nie widzimy kontekstu, nie? No. I to dla rodziny to może być niebezpieczna energia akurat. Dobrze. Przesłanie i kierunkowskaz dla raków na wrzesień. Sprawdźmy. Energia.
związków, relacji, pofrunąć, żeby tu właśnie był ten dystans, żeby się tak nie zakałapućkać w tej małostkowości, w tych drobiazgach, które mogą nas zgubić, nie? Raczki, więc mieć większy obraz, a z lotu ptaka zawsze widać więcej i widać szerzej. Więc tutaj jest powiedziane, że należy właśnie spojrzeć tak z góry, czyli no po prostu, żeby to zrobić, to w pracy chyba najbardziej macie te skrzydła. Sięgnąć gwiazd, czyli co? Rozwinąć skrzydła, tak? Wzbić się wysoko. Te anioły tam na ciebie już czekają. Dlaczego? Dlatego, że tu jest powiedziane, że masz możliwości zobaczyć sprawy z wyższej i szerszej perspektywy. Nie ma tego w rodzinie i w miłości, natomiast jest tu ta energia dokładnie w pracy. Tak jakbyś tu był takim ptakiem, kto w przestworzach, nie? Który z góry coś tu zobaczy. Czyli jest ten dystans, wznoszę się ponad wyzwaniem, zyskuję nową perspektywę i sprowadzam te okoliczności, w których się znalazłem, do szansy. Że okoliczności są dla mnie szansą. A skoro tak, to znaczy, że tutaj nie ma co czekać, bo czekanie to już dobiegło końca. Tu już nie ma co czekać, tu już trzeba działać. W dodatku ciężka praca widać, że się najprawdopodobniej opłaci. Może niekoniecznie tak w przeliczeniu na pieniądze, bardziej w takim sensie moralnym. I generalnie to, o czym my marzymy, już jest w Twoim zasięgu. Jest. Jest, jest. Tylko właśnie chodzi o to, żeby nie skupiać się na szczegółach, a nie oddalać od siebie moment tego lotu, tylko żeby właśnie widzieć to z tego lotu ptaka. Widać, że tu trzeba być osobą cierpliwą, że to, czego szukamy, to nie zawsze jest właśnie tu pod nosem, tylko gdzieś dalej, gdzieś wyżej od ciebie, nie? To jest tutaj istotne, czyli trzeba wychodzić z tych ograniczeń, może też jakiegoś miejsca, żeby się od niego trochę oddalić, pofrunąć. Wtedy macie tutaj większą taką intensywność i przeżywania, i takiego życia w prawdzie po prostu. Dziękuję raczkom. Kolejny znak, lewki. Lewki również zachęcam do odczytu wstępu, żeby posłuchać, co mam do powiedzenia, bo to są bardzo ważne sprawy na wrzesień. Ten kontekst, w którym będziecie funkcjonowały. Drogie lwy, co dobrego, najlepszego na wrzesień 2024 roku dla Was? To, co dobre, takie błogosławieństwo od losu. Piątka kielichów w odwrocie. Wygląda dramatycznie, ale wcale taka nie jest, bo lew tu będzie miał szansę na wyzwolenie się z toksyczności. A ja już mówiłam właśnie we wstępie do tego dzisiejszego czytania na wrzesień, że wrzesień, dziewiąty miesiąc, tak, cyfra 9, jest takim podsumowaniem, zakończeniem cyklu, że można właśnie przeciąć jakieś toksyczne relacje, że tu już nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Jedne drzwi się zamknęły, drugie się za chwilę będą otwierały. I to jest właśnie to błogosławieństwo od losu, że ja tu wychodzę z jakichś nadużyć, że ja mam szansę i możliwość przewartościować swoje życie emocjonalne zwłaszcza. I tu nie ma co już ubolewać nad jakąś stratą. Było, minęło. Teraz tutaj rozumiem swoją nową sytuację i generalnie ona nawet może mnie cieszyć. Czy cieszyć będzie, to jeszcze takiego nie mam tutaj przekonania, bo jednak no, to nie jest jeszcze taka energia hurra optymizmu, prawda? Ale jest o tyle dobra, że my po prostu tutaj wychodzimy z takiego poczucia bezsilności. Natomiast no to, co jest jednak negatywem, ale jednocześnie pozytywem, no to jest utrata złudzeń. No wiadomo, że złudzenia nie są niczym fajnym,
bo to człowiek jest jakby pod wpływem hipnozy czy narkotyku i wtedy łatwiej może tutaj ulec jakiemuś szantażowi, nie? Może ktoś was w ogóle szantażować emocjonalnie we wrześniu, ale wy się nie dacie najprawdopodobniej, bo tu jest taka energia, że skoro złudzenia legły, to już nie ma co zbierać, to już trzeba otwierać nowe drzwi. Niestety, ktoś będzie niewdzięczny. Myślę, że wasi zwierzchnicy, jakiś szef, który stoi gdzieś tam wysoko, może też jacyś podwładni, których macie pod sobą. Po prostu zrozumiecie, że interesy są tutaj sprzeczne, nie? Jest to energia taka trochę mobbingująca, napięciowa, ale powiem wam po co. Wrzesień tutaj może być dla was taki właśnie dość emocjonalny, żebyście wy się właśnie oddzielili od tej toksyki, od jakichś uzależnień, żeby się nie poświęcać na rzecz innych ludzi, że nie warto. Różnie możemy się poświęcać w małżeństwie, w pracy, dla przyjaciela, poświęcać się i wtedy to, bo mówimy tak, bo nie chcemy czegoś kogoś stracić, nie? Stanowiska czy na przykład właśnie jakiejś osoby. A tu trzeba się właśnie pogodzić z jakimś brakiem bądź stratą i to ma wam wyjść po prostu na dobre. Sprawdzamy, drogie lewki, co w pracy, a co w miłości. Co w pracy, środowisko zawodowe, wrzesień dla lwa. Uzdrowienie idzie, jakiś ważny też wspierający ktoś, ten król kielichów, żywioł wody. A co w miłości i lub rodzinie? Lew tu ma energię takiej impotencji, bądź takich wahań, amplituda, zmienności, nie? Lepiej, gorzej, góra, dół, szybko się ten ogień wypala, bądź brakuje sił witalnych, ktoś tu choruje. No ale po kolei, na pracy lepsza energia, bo król kielichu właśnie mówi o uzdrowieniu, mówi też, że może w związku z pracą, z jakimiś ciężkimi przeżyciami ostatnio warto iść do lekarza, wziąć zwolnienie albo pójść na psychoterapię. Też to może być oczywiście, żeby wyjść z jakiegoś doła psychiczno-emocjonalnego. Ale król kielichów generalnie wspiera, jest tutaj taką osobą kreatywną, wspierającą bardzo, więc ktoś taki w pracy tutaj prawdopodobnie powinien się pojawić. Może sami wyjdziecie w jego rolę, nie wykluczam, że to może być też wasza energia. Zwykle jest to trygon oczywiście wodny, ale być nie musi. I tu macie po prostu pokazaną taką energię bardziej taką twórczą, uzdrawiającą, psychologiczną, że może waszą rolą jest na przykład pocieszyć kogoś w tym miejscu pracy, bo może tutaj jest jakaś taka szeroko rozumiana psychologia, która wpływa na efekty waszych działań. Też to może tutaj być oczywiście, nie? Bo w zawodach różnych pracujecie. Zwykle to jest lekarz, artysta, bądź taka osoba, która jest wysoko postawiona i w najważniejszym, kluczowym momencie może nam dać to oparcie, wsparcie. I empatia, po prostu tutaj w pracy w ogóle liczy się empatia, wiecie? Tu też został pokazany taki właśnie żal po czymś, a tutaj mamy właśnie dużą dawkę empatii, że w pracy będzie tutaj istotna kwestia wczuwania się w sytuację drugiego człowieka, jakbyśmy musieli wejść w skórę drugiego człowieka, być takim psychologiem. No chyba, że sami macie z takiej energii wspomagającej skorzystać, nie? To oczywiście opcja też jest taka. Lwy tutaj mają albo tę właśnie konkretną osobę, która będzie postawiona na waszej drodze, znacząca, bo król to nie byle kto, to z całą pewnością, albo może być taka energia nawiązująca do doradztwa, że trzeba się tu kogoś poradzić, wejść w te czyjeś buty, prawda? Być bardziej odpowiedzialnym i opanowanym. Ta energia tutaj zadziała prawdopodobnie na waszą korzyść i istnieje możliwość poprawy atmosfery, bo zaczynamy tutaj mocno się dystansować. I w ogóle też jest taka rada, wszystko to, co pracy dotyczy we wrześniu, wskazany jest maksymalny dystans i do siebie, i do swoich spraw. Wejście może bardziej właśnie w rolę doradcy, takiego coacha, albo skorzystać z poparcia jakiegoś wpływowego mężczyzny, który ma dużą władzę, o ile taka będzie po prostu konieczność.
Niektóre tutaj wychodzą z braku, nowe drzwi się otwierają i idziecie w kierunku jakiegoś mistrzostwa. Też dosyć dobra informacja. Na miłość tutaj, czy na rodzinę nieco gorzej, bo as była w odwrocie, to jest takim wypaleniem po prostu energetycznym. Bądź tymczasowo ktoś tu się gorzej czuje, bo mówię, mamy taką energię o dużej amplitudzie, dużych takich wahaniach aktywności. I to może być spowodowane stanem zdrowia, bądź tak naprawdę czymkolwiek. I zwykle tutaj chodzi o takie kłótnie po prostu w rodzinie bądź w relacji. My tutaj wchodzimy po prostu w jakiś konflikt, nie? Jest takie przepychanki słowne. A gdyby chodziło o tak zwany kontakt z płcią przeciwną, zwłaszcza o jakieś nowe relacje, gdybyście chcieli, to nie warto. Nie warto. Nie warto. Ktoś tu też może starać się o dziecko, nie widzę. Ja myślę, że na razie brakuje tutaj energii. Brakuje energii, by tu stworzyć coś takiego, wiecie. Tak trochę w tym domu i w rodzinie to tak wygląda tyranizująco. Takie mam tu poczucie. Tak tyranizująco. To trochę tak impulsywnie, porywczo, takie wiecie. Taki Louis de Funès w akcji. Dobrze, sprawdźmy, drogie lewki, kierunkowskaz na wrzesień i rada dla Was jednocześnie. I tu macie energię odwróconego złotego pałacu. No nie wszystko złoto, co się świeci, nie? Jak w Trzęsaczu ten zamek. Może podmywa, podmywa i za chwilę tutaj się zawalić. Może przez to morze właśnie. Złoty pałac w odwrocie. To jest ważne, bo ten odwrót tutaj pokazuje właśnie zmienność tej piątki, różnych relacji międzyludzkich i jakiejś też być może twórczości, bo tutaj do szczęścia potrzeba nam jakichś takich silniejszych podstaw domowo-rodzinnych. To po pierwsze. Nie jest to może jakiś od razu grząski grunt, niemniej jednak. Wy źle jakby rozumiecie wasze poczucie bezpieczeństwa, to znaczy tak od czapy. I tu właśnie chodzi o to, żeby porzucić takie swoje żelazne przekonania, jak powinno wyglądać bezpieczeństwo, bo tu macie taki czas, żeby właśnie chronić swoją energetykę, być wdzięcznym za to, co masz, bo już masz dużo, więc tego by wynikało, że chyba nie doceniasz. I pytanie do ciebie. Właściwie to pytanie, skąd takie wrażenie, że masz mało albo że masz niewiele? Jest powiedziane, w twoim życiu nie zabraknie ci pieniędzy, nie zabraknie ci miłości, nie zabraknie ci pokarmu, nie zabraknie ci schronienia, a się boisz, masz poczucie niedostatku, masz lęk. Lęk masz tu zwłaszcza, który cię blokuje, zresztą tu też. Jaka rada? Zaufaj tym falom życia na tu i teraz, bo przypływ zawsze wraca z odpływu. Więc takie tutaj stare chińskie przysłowie, pszczół mówi, że rąb drwa i noś wodę. Czyli rób swoje. Po prostu rób swoje, tak? Konkludując, niech się tutaj nie opuszcza ta wiara, że wszystko jest jak należy. I wtedy właśnie ten złoty pałac, czyli skarb się objawi. Tak naprawdę już masz to przed sobą. Pytanie tylko, czy widzisz? Dobrze. Panny. Wrzesień to słońce w pannie, więc też miesiąc, który zwykle panną sprzyja, chociaż to różnie bywa, bo tak w tym miesiącu urodzinowym to niektóre mówią, że super. A inne, że właśnie nie ma odcinania kuponów. Nie, nie, że jest to wielkie porządkowanie, relacyjne i inne, że wcale nie jest to najłatwiejszy miesiąc w roku. I tak prawdę mówiąc, jest z każdym znakiem, nie tylko z panną. Przetasuję jeszcze. Aha, panny, no drogie panny, zachęcam do odsłuchania początku nagrania, bo tam mam taką dla was i nie tylko dla was krótką opowieść astrologiczną o tym, co na niebie.
jak tutaj Uran z Plutonem i jeszcze kilkoma innymi planetami zaszaleje we wrześniu, czego się należy spodziewać, a może być właśnie niespodzianka, bo no, retrograduje Uran, a to są zawsze niespodzianki i powroty do czegoś, co wydawało się już zakończone, a tu a jednak coś trzeba będzie dokończyć. Może być konfliktowo. Dobrze. No i właśnie to, co dobre, najlepsze takie błogosławieństwo od losu dla panien na wrzesień. Dziesiątka buław. Takie przeciążenie, że już nie można dalej, no to wtedy jest ten upadek i trzeba będzie zrzucić ten ciężar, bo już jest tak ciężko. I to jest takie błogosławieństwo, żebyś ty wiedziała, że tu jest przesilenie, ten zenit. Czyli, że to już jest koniec, nie? Czyli z tego by wynikało, że tu się kończy coś i zaczyna dla ciebie. Czyli od października, krótko mówiąc, powinno być lepiej. Tak jak mówiłam, czasem dla panny właśnie ten wrzesień wcale nie jest taki najłatwiejszy. Bo tu często tu zdrowie szwankuje, pojawia się właśnie jakaś taka energia przeciążająca. Ale to ma być dobre, pamiętajmy, ja zadałam to konkretne pytanie, dobrodziejstwo, błogosławieństwo. Tak, no to będzie właśnie to, że od października będziesz mogła tutaj ruszyć z impetem, rozpocząć nowości, projekty i tak dalej, nie? Lżej powinno być, lżej przynajmniej. A póki co to mamy taką energię pewnego właśnie przesilenia. I to wcale nie musi być złe, dlatego że my tu też wiele możemy osiągnąć, bo w dziesiątce była, wbrew temu co widać na tym obrazku, ten człowiek jest przytłoczony, to też osiąga bardzo wysokie stanowiska. To się też zdarza. Jakieś takie właśnie w instytucjach publicznych, ma dużo do powiedzenia, jego głos jest słyszalny, tu są duże osiągnięcia w tej karcie, więc to wiecie, to tak wygląda czasem groźnie, bo jest duży wysiłek okupiony ciężką pracą, zysk też, nie? Więc coś za coś po prostu, tu cena sukcesu jest po prostu bardzo wysoka, bo faktycznie mamy tutaj olbrzymią taką dawkę odpowiedzialności za rodzinę, za pracę, za siebie, za innych. Po prostu wszystko, wszystko, ten cały świat na naszych barkach. I to jest takie dobre, no to z tego by wynikało, że ten świat na ciebie liczy, tak? Co masz do powiedzenia? Słuchają cię, szanują. Dziesiątka buław to jest taka energia troszkę opresyjna, ale też jest to energia sukcesu. No czyli zobacz, gdzieś tu trzeba wypośrodkować. Z jednej strony sukces, realizacja zamierzeń, z drugiej strony trudności, ale się pokonuje i to dzięki sobie. Tutaj nie zawdzięczasz nikomu nic. W dziesiątce była, wszystko zawdzięczasz sobie. Umiesz sobie poradzić w każdej trudnej sytuacji, więc nawet jak coś przyjdzie, co cię przygniecie, to przynajmniej masz taką zapowiedź, że ty, panno, sobie z tym poradzisz. Przyjmiesz to wyzwanie na plecy, umocnisz swoją pozycję i co ciekawe, nawet jak upadniesz, to się za chwilę podniesiesz, bo mówię, tu zawsze przychodzi ta lepsza energia. Tu jest, oczywiście możesz być przeciążona obowiązkami, prawda? Mogą być jakieś za dużo brawury jakieś, takich, wiesz, że za szybko, czasem bez przygotowania, że za dużo, nie? No, ale gdzieś tutaj masz taką energię zmian na lepsze, bo dziesiątka buław jest takim przejściem, wiesz, taką energią transformującą, że czuję tę presję i opresję, bo za chwilę będzie lepiej, ja tu mam zmiany, może w miejscu pracy, może nowa praca, lepsza oferta, bo generalnie to jest energia dobrej, pomyślnej koniunktury, ale jest ta taka presja, presja czasu, presja oczekiwań innych ludzi. Tu się podejmuje też nowe wyzwania, więc tych nowych wyzwań nie zabraknie, tylko realizacja ich będzie ciężka, bo może zwyczajnie brakować czasu i sił. No i tyle. Więc mamy i dobre, i niedobre, tak bym powiedziała, dwa w jednym, nie? No i teraz przechodzimy do szczegółów, drogie panny, czyli praca, życie zawodowe we wrześniu, życie pszczół, pracowitek, panienek i kawalerów, i miłość, sprawy serca, i rodziny, i lub rodziny, bo nie wszystkie chcą jakichś tam nowych uczuć. Różnie, różnie to bywa. Co w pracy, kochany pan, we wrześniu? Tu macie energię trójki mieczy, intelektualna, ale też nie tylko. Jest takie porządkowanie, rozdzielanie ziarna od plew,
A co w miłości i lub sprawach sercowych i rodzinnych? Dziewiątka z tym wrześniem tak mocno kompatybilna. A ktoś będzie w rodzinie was zmuszał do uległości, posłuszeństwa i słuchania rozkazów. No, jakby chciał was odzyskać, albo jak wy byście chciały kogoś odzyskać. Czy odzyskacie? No, próba odzyskiwania może tutaj straconego czasu i ludzi być, ale czy to dobre? Tego nie jestem pewna. Po kolei, praca. Trójka mieczy zawsze tutaj rozdziela to ziarno od plew. W porządku, ja. Rzeczy ważne od nieważnych, więc ta organizacja pracy tutaj się przyda, nie? Energia wygląda tak smutnawo. Dlaczego? Dlaczego? Ta łza tu spływa po policzku. Dlatego, że kochani, troszczycie się bardzo tutaj o kogoś, o coś. Empatia taka jest tu pokazana. Taka energia doświadczania, troski o drugiego człowieka. Owszem, tu może być też w pracy jakiś osobnik, który zadaje cios, bo zwykle no czujemy tutaj jakiś żal w powiązaniu z tą osobą, ale ja jakoś to inaczej czuję. Oczywiście, no może być ten motyw jakiegoś bolesnego doświadczenia w pracy, takiego smutnego ciosu, ale czuję to inaczej jako taką dobrą prasę, bo to też jest w trójce mieczy, dobrze o was mówią, dobrze o was piszą. To jest taka energia filozofii, energia, która bardzo oczyszcza, rozdziela te ziarna od plew, że ja niszczę to, co jest przestarzałe, czyszczę moją przestrzeń zawodową, robię porządek, bo za chwilę przychodzi coś lepszego. I tutaj mamy takie działania właśnie intelektualne, słowo mówione, pisane. Coś głosicie, mówicie, piszecie. Jest nauka. Jest rozszerzanie tej posiadanej wiedzy. Szukacie inspiracji, innych zarażacie tą inspiracją. Jest taka energia rozwojowa. Sami poszukujecie w pracy tej inspiracji. W każdym razie oczyszczacie atmosferę, oczyszczacie przestrzeń, bo ta łza pokazuje, ja oczyszczam atmosferę, oczyszczam przestrzeń. Najbardziej. I cieszycie się dobrą prasą, co ciekawe. No oczywiście, wiecie, może się zdarzyć, że na terenie pracy bolesne doświadczenie też może się pojawić, ale zwykle ono i tak wychodzi na dobre. I to jest ta dobra informacja. Tu oczywiście trzeba uważać na to, co mówimy, bo waga tego słowa jest właśnie na wagę złota, nie? W pracy. A co w tych uczuciach w rodzinie? No dziewiątka była, to tak jak powiedziałam, jest tak energia rozkazu, przymusu, żeby was do czegoś skłonić, do uległości, do poddaństwa, ale to dlatego, że ktoś albo chce was odzyskać, albo wy chcecie kogoś odzyskać. Rozumiecie? Ale tak naprawdę to jest energia niewolnika, jakby nie było. Pytanie, czy wy chcecie być czyimś niewolnikiem? No to już sobie sami odpowiedzcie. Jak wam się tam wrzesień ułoży, to sami stwierdzicie, że zyskujecie jakąś siłę, bo zobaczcie, tu jest dziesiątka, tu jest dziewiątka. I co ciekawe, tu mogę sobie z wszystkim poradzić i tu też mogę sobie ze wszystkim poradzić. Widzę taką upartą pannę, ale czy sama panna uparta? Nie sądzę. Myślę, że otoczenie też. Na miłość to bym powiedziała, to tam taka żadna miłość. Dziewiątka jest albo bardzo platoniczna, albo rodzina przychodzi i miesza się w twoje sprawy, jest jakaś ingerencja, a bywa nawet, że narasta jakaś wrogość z kimś. Nie wiem, z kim jesteś pokłócona, bo jak jesteś z kimś skłócona, to jest niestety taka energia wrogości. Nie można się porozumieć z kimś. I to też może właśnie powodować jakiś ból i rozdźwięk, no bo spotkały nas jakieś tutaj przykre rzeczy, nie? Mogę tylko powiedzieć, że tak, zdrowotnie to jest dobrze, bo mimo przepracowania jakiegoś czy obowiązków intensywnych, to i tak zdrowie jest dobre. Odzyskujemy to, o ile wcześniej nie było, to jest to odzyskiwanie zdrowia.
pracujecie nad rozwojem duchowym, interesujecie się psychologią albo jakąś taką działalnością powiązaną z matematyką, ekonomią. I generalnie, jeżeli tutaj po prostu nie dacie się zaatakować, bo widać, że ktoś tu może was atakować, używać jakichś metod nieuczciwych. Jak się nie dacie, to, że tak powiem, się obronicie, tak? I macie takie zwycięstwo pokazane, ale wątpliwe, bo to jednak pozostaje jakiś niesmak, jakby nie patrzeć. O, jakie dziwne energie znowu dla panny. Nie wiem, co to ma być. Dobra. Przesłanie i kierunkowskaz na wrzesień dla panien i kawalerów. Piszcie w komentarzach jak zawsze. No i coś jest na rzeczy, bo tu jest siarczysty mróz i to jeszcze odwrócony i jeszcze karma 26. Kurczę, jakieś karmiczne rzeczy się będą dopominać z przeszłości, bo jakieś, ale takie jakieś niezdrowe energie toksyczne, wiecie? Niefajne, 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 niefajne. No mówię, ten wrzesień urodzinowy to nie zawsze taki fajny dla panny. Siarczysty mróz to jest taka energia, która mówi, że na wszystko jest pora. Pora na telesfora. Pamiętacie taką bajeczkę? Moje pokolenie 70 pamięta, a wy to tam z różnych roczników, to nie wiem. To jest taki czas, żeby może zrobić sobie przerwę, może odpocząć, o, bo jesteście przepracowane. Wiecie co, bo to tak idzie trochę kulą w płot, że tak męczycie się, męczycie, tak jakby żadne wasze poczynanie we wrześniu nie było jakąś wartością na samym końcu, bo ja mówię, październik dopiero będzie ten oddech taki, będzie taki oddech. Wiecie dlaczego? Bo tu żebyście, kurde, nie wiadomo jak się starali, jakbyście, no to na rzęsach można stawać. Parli do przodu, to nie, 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 to nic nie wychodzi. To jest trochę tak. Jest powiedziane, życie chce, żeby panna we wrześniu zrobiła sobie jakąś przerwę. Nie wiem. Może dlatego, że dopadnie ją jakieś wycieńczenie, że będziesz zmuszona odpocząć, że to, czego potrzebujesz, to w zasadzie. To jest tak trochę później, tak widzę, że to jest ten październik, nie? Jakbyś miała tak, o, tak przycupnęła i tak poczekała. Tu mamy takiego lwa z kamienia, on się nie rusza, bo on się nie ma dokąd spieszyć. I tak właśnie sobie tu przycupnął i jak odtaja, już jak ten lód z niego zejdzie. No taka wymowna pauza tutaj jest pokazana. Może dlatego, że wtedy tutaj mamy jakieś inne pomysły i poczytanie książki. O, na dobry masaż się udaj, odpoczywaj, idź się wymasować gdzieś, odetchnij, zapauzuj, bo trzeba zwolnić. To nie to, że tu wszystkie sprawy się zamrażają. Nie, bo ja tu widzę, dużo się dzieje. Tylko, że właśnie kierunkowskaz jest taki, że może właśnie za dużo, za mocno, że nie ma się co przypodchlebiać, nie ma co tutaj uszczęśliwiać wszystkich, bo tak się po prostu nie stanie. No i tyle. Dziękuję pannom i kawalerom. Następna energia. Nie wiem, co to było, panny. Waga. No i drogie moje wagi, jeszcze szybciutko przetasuję. Zapraszam do początku tego nagrania. To jest niemalże konieczne zrobić najpierw takie rozpoznanie, co we wrześniu się zadzieje. Jak się zaadoptujecie do warunków zmiennych, bo wiadomo, że spektrum niespodzianek wraz z retrogradującym Uranem. Więc warto posłuchać początku nagrania, zanim do swojego znaku pobiegniecie. A tymczasem, waga, dobrodziejstwo, błogosławieństwo na ten miesiąc, dla wagi, na wrzesień, to energia odwróconej królowej buław. I to ma być dobre. No może tak, bo w związku z tym, że tutaj królowa dramatów się pojawia u was,
która no niestety nie wspiera i nie popiera waszych wniosków i działań, to trzeba będzie samemu zadziałać, odnaleźć się i liczyć na siebie. No taka prawda, nie? Odwrócona królowa buław, jeśli ma tu być jakimś dobrodziejstwem, to prawdopodobnie dlatego, że sami tutaj musimy sobie radzić, bo ona nie pomoże. A może liczyliśmy, że przychylnym okiem jakoś na nas spojrzy. Może też być dobre wyjście z takiej roli, takiej po prostu przeseksualizowanej, bo ona często jak ten magnes przyciąga mężczyzn, ale w jednym wiadomym celu. Po prostu bywa obiektem seksualnym. Może to jest taki czas, by sobie pewne rzeczy pouświadamiać, powychodzić z jakichś toksycznych relacji i właśnie nie tworzyć dramatu, bo dramat tutaj w niczym nam nie pomoże. Co jeszcze może być tutaj takim dobrodziejstwem? Myśl, 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 puchatku. No i puchatek myśli i wymyślił. Zerwanie może kontaktu z tą osobą, toksyczną koleżanką, szefową w pracy, która tylko nam zamiast pomagać, dołki pod nami kopie, a jest powiedziane, nie? Że kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada. Może jakaś koleżanka, a może to ma być dla was pocieszeniem. Kopała, kopała i się doigrała, o. No mnie to tam by wcale nie cieszyło, bo co z tego, nie? Ale, że komuś tam się coś źle zadzieje, ale no jest taka energia dość taka brutalna, rzekłabym tutaj, pokazana. Ja myślę, że tak się po prostu ułożą okoliczności i wpływ na to ta kobieta tutaj może oczywiście mieć, które spowodują, że będziecie tutaj musieli powiedzieć nie. Twardo powiedzieć nie. Różne rzeczy tutaj mogą wypłynąć. No jest przy was taka osoba, która też może was dopingować do działania, ale ona jest pokazana w negatywie, że wy się zmotywujecie, bo ona was tak mocno wkurzy. Ona postępuje nieuczciwie, ona po prostu nie daje poparcia, ona tak wisi na kimś, uzależnia ludzi od siebie, ta królowa dramatów, prawda, ukrywa prawdę, kłamie. No, to jest taki synonim często wulgaryzmu albo porażki, więc można by powiedzieć nic dobrego, a dla was to może być dobre. Dlaczego? Może w ogóle o to chodzi, żebyście się od tej toksycznej energii odcięli. Może to właśnie jest jakaś czerwona lampka, która ma się tutaj wagon w tym momencie właśnie zapalić. I choć radę wyciągnę na końcu, to może już to zechciało być powiedziane na początku. Może tak być, więc no pod rozwagę, nie? Zawsze tutaj właśnie musimy pamiętać, że z nią to raczej kompromis jest niemożliwy, ona się za bardzo nie da tutaj udobruchać, ona jest tu mściwa. No, niech wam nie przychodzi tylko do głowy, żeby się na kimś zemścić, bo ona ma ochotę właśnie zemścić się na kimś. Nie, nie, zemsta jeszcze nikomu nie pomogła. Rykoszetem wraca. Warto o tym wiedzieć, zanim obmyślicie plan zemsty, o ile komuś tutaj chodziłoby to po głowie. Jest to też taka energia, która właśnie, dlaczego może was zmotywować? Bo w momencie, kiedy wy właśnie tracicie motywację i entuzjazm, to właśnie tutaj może właśnie przyjść konieczność walki, że trzeba zawalczyć o swoje. O, i to was pobudzi. Pobudzi, nie? Bo tu trzeba powalczyć. Tu trzeba powalczyć o swoje. Więc takie dobre dla was to będzie po prostu walka o swoje. No. Walka o swoje. W sytuacjach może jakiegoś oszustwa albo jakichś takich energii, rozterek emocjonalnych, może niewierności, no bardzo, bardzo różnie, nie? Trzeba tutaj będzie o siebie zawalczyć, ale bez tworzenia dramatów, to od razu mówię. Co w pracy i lub nauce, a co w miłości i lub rodzinie. Co w pracy i lub nauce, drogie wagi we wrześniu. Jakoś tak trochę to infantylnie wygląda, a tu trzeba właśnie
przestać marzyć i śnić i zejść na ziemię, zredukować ilość też jakichś opcji. A co w miłości i lub rodzinie? A tu lepiej dość aktywnie, może też jakiś romans być na horyzoncie, bo tu mamy romans, energię takiego przyspieszenia, wiele srok za ogon, dużo się dzieje, prawda? Czasem jakaś podróż też się może trafić, rodzinna, różne rzeczy. Tutaj cieniem jakby na pracy taka energia dziecinna, infantylna się kładzie, typu jakoś to będzie. No właśnie jakoś to nie będzie, trzeba będzie tu się właśnie zebrać jakoś w sobie i do kupy, bardziej się postarać, bo to jest powiedziane, przestań być dzieckiem, przestań marzyć i śnić, patrzeć przez różowe okulary, bo to jest takie tąpnięcie, takie się spada z obłoków na ziemię, doświadcza się realizmu życiowego w tej pracy, nie? Więc ta szóstka kielichów w odwrocie to nie jest taka najlżejsza energia, bo ona tutaj zapowiada ograniczenie opcji, że wcale nie było tak dużo możliwości, jak się pierwotnie wydawało, albo za dużo było bujania w obłokach, no i teraz ta redukcja to tak naprawdę jest taki czysty życiowy realizm, nie? I to w odczuciu zwykle bywa takie troszeczkę nieprzyjemne, no ale potrzebne z tego wynika, bo no to za bardzo zadowolenia w tej pracy nie ma z efektów. Dużo zmian, dużo opóźnień, może królowa dramatów ciągle coś opóźniać, możecie być wkurzony na nią, ale to wtedy bym powiedziała spokojnie, skoro to jest dobrodziejstwo, to, że się właśnie plany jakoś tam zmieniają, opóźniają, to nie jest źle, nie? Nie wszystkie przedsięwzięcia zapewne się tu udadzą, bo coś trzeba będzie w czasie przyciągać. Ja myślę, że po prostu są jakieś takie opóźnienia, zapóźnienia, takie energie stagnacyjne i taka atmosfera jakby takiej niepewności. Ja nie wiem, na czym stoję. Widać, że ten wrzesień to będzie taki duża dawka stresu dla Was. Właśnie dlatego, że Wy nie macie tej pewności w tym życiu zawodowym, nie? Jeszcze jakaś energia tutaj rodzinna może też wpłynąć, może dziecko zachorować. Takie różne działania, które mówią, że nie do końca waga jest tu jakby skuteczna, jakby ktoś musiała czekać na różne rzeczy. Zaczyna się tutaj buntować, nie? I to takie jest właśnie jakieś narzucające, bo często ta królowa chce coś narzucić i wy to negujecie, chcecie się z tego uwolnić, ale do końca właśnie nie można, bo to ona dyktuje warunki. Ta kobieta temu dziecku dyktuje warunki, jakby nie patrzeć, nie? Czyli dużo może być takich działań nieskutecznych, opóźniających się. Myślę, że lepiej tutaj na uczucia, bo ósemka buław to jednak jest taka bardziej ożywiona, aktywna i ciekawa pod wieloma względami. Energia, która mówi, że może się pojawić jakiś nowy obiekt uczuć na przykład, w ogóle nowe spotkanie, zawarcie nowej znajomości, często takie przypadkowe, duże takie podniecenie erotyczne temu towarzyszy. Jakieś listy, telefony, jakieś takie zaproszenia, takie rzeczy, a te, które nie są tym zainteresowane i tutaj bardziej chodziłoby o rodzinę, to w tych sprawach rodzinnych z kolei macie przyspieszenie, czyli tutaj w pracy to coś jakby tak tąpnęło, jest zastojowo, natomiast na miłość, na rodzinę tu mamy dogodny czas na właśnie podejmowanie wszelkich inicjatyw, energię podróży, energię na przykład uzyskania konkretnego kredytu, taka energia, która jest końcem zastoju, a początkiem inicjatyw, więc dokładnie na odwrót niż tutaj, niż na terenie pracy i nauki, dokładnie na odwrót. Dobrze, moi drodzy, przesłanie i kierunkowskaz dla wag na wrzesień, wrzesień 2024, przesłanie i kierunkowskaz, a to co? To, aha, bo ja to miałam odwrócić. Dobra, jeszcze raz. Przesłanie i kierunkowskaz na wrzesień dla wag. Chodź tu. Odwrócona pustelnia. No, trzynastka. Trochę wieży, trochę śmierci, tak pół na pół. Po to, żeby skończyć z jakąś paranoją i obsesją. Jak się zakałapućkały te wagi w tych swoich jakichś takich energiach schizofrenicznych. Bo to tak wygląda trochę schizofrenicznie. Jest powiedziane basta, 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 dość już, dość już. Takie odcięcie od świata zewnętrznego jakby, ale to jest karta odwrócona, więc chodzi o to, że
Przestroga właśnie, żeby za daleko nie uciekać w samotność, bo to się zakończy jakąś izolacją, oddaleniem od innych. A tu taki czas, żeby właśnie się spotkać z przyjaciółmi, czerpać radość z tego. Jest powiedziane, dalej się nie ukrywaj. Nie wiem, która tam waga się ukrywała. Może się jakaś ukrywała. Żeby nie popadać w samotność, żeby negatywnie nie myśleć. Właśnie ta schizofrenia na tej pustelni oznacza takie, wiecie, takie separacyjne, negatywne myślenie. I to jest powiedziane, to nie jest zdrowy wybór. Separacja to teraz jest najgorszym wyborem. Tu po prostu chodzi o to, żeby się nie czuć samotnie. Żeby się może tą samotnością z kimś podzielić. Żeby nie dusić wszystkiego w sobie. Żeby przebywać wśród ludzi. Żeby usłyszeć to, co powinieneś wiedzieć. To usłyszysz, jak będziesz wśród ludzi przebywać. I tu jest powiedziane, ty się nie martw na zapas. Koń ma wielki łeb, niech się martwi. Tutaj duch znajdzie sposób, żeby właśnie przemówić przez tych, którzy nawet o tym nie wiedzą, a to będzie dla ciebie i do ciebie. I ty zrozumiesz, że to jest dla ciebie. I jest powiedziane, masz ten klucz, żeby wyjść z tego więzienia. I warto tutaj pamiętać, że jesteś kochany i nigdy samotny. Dobra. Dziękuję. Skorpiony. Skorpionki kochane, proszę sobie tutaj przewinąć nagranie, sięgnąć po porcję wiadomości na temat września, żeby mieć tło, wiedzieć, w jakiej przestrzeni będziecie funkcjonować. To, co dobre, najlepsze dla skorpiona, takie błogosławieństwo na wrzesień, to energia wiary, nadziei, wartości. Może byka, bo ta energia pokazuje rzeczy też takie pewne i stałe w życiu. To, czym my się kierujemy, to jest ten nasz system. Bo ta wiara, to ona tak naprawdę tutaj odnosi się do kwestii wartości i etyki. Szukania sobie takiego w życiu spokojnego, bezpiecznego miejsca, bo to jest takie oparcie. Zawsze ta energia przyświeca czemuś takiemu stabilnemu, trochę konserwatywnemu. Tu mamy konserwatywnego byka, mamy badania naukowe, mamy badania techniczne, mamy taką energię właśnie nauki, wychowania. Wiedzy, tych działań takich intelektualnych. I my tutaj też mamy czas, żeby właśnie przemyśleć, co dalej, żeby się zastanowić, gdzie kierować naszą energię, jak ja mogę rozłożyć siły, jak ja mogę lepiej moją wiedzę wykorzystać, bo już jakąś posiadam. Dobry czas to oczywiście jest tutaj we wrześniu na naukę, bo to są kursy, tu są szkolenia. Tu jest energia zainteresowania też sztuką. Energia bardzo taka może być tutaj kreatywna, niezależna, no ale trzeba też podjąć, jak to w piątkach, jednak jakieś ryzyko. Może nawet tutaj tego ryzyka za dużo nie ma, ale no po prostu, żeby chciało się chcieć, nie? To jest tutaj jasne. Czyli to, co jest dobre, to jest wszystko. To, co jest powiązane z tą naszą hierarchią wartości, z nauką, szkoleniem, wychowaniem. Może dla Was tutaj być dobroczynny jakiś byk, tu on tutaj wchodzi w taką rolę ojca, nauczyciela, szefa, kogoś takiego, tego patriarchy rodu, prawda? Człowieka mądrego, po prostu mądrego. I z pozycji doświadczenia, wiedzy i przeżytych lat on. No, zdecydowanie wie lepiej, ma jakąś przewagę nad innymi. Dobre po prostu może być tylko i wyłącznie jeszcze coś innego. Mianowicie to, że po prostu uporządkujecie to, co jest do uporządkowania. Więc to jest taka energia, no właśnie, słońce w pannie, lubię porządek.
ale odwołuje się tutaj w tym porządkowaniu do tworzenia grupy bądź bycia liderem tej grupy. A może aspirujesz do tej pozycji lidera, nie? Albo jesteś w jakiejś bliskiej relacji właśnie z tym jakimś liderem, bo ta energia tutaj właśnie chce takiego przywództwa, stąd też ten przywództwa duchowe. Oczywiście tu jest też rozwój duchowy pokazany, więc myślę, że też w tych dobrodziejstwach nie można pozostawać tutaj obojętnym na tę wiedzę i to, co przychodzi. Jest w takiej tonacji po prostu przekonywania się, co jest tą prawdziwą wartością i prawdziwą wiedzą. Tutaj się nie pali na stosie ksiąg, tylko raczej próbujemy stanąć po którejś ze stron. A może w ogóle dobrym dla Was będzie stanąć po stronie prawdy. Bo czasem tu mamy taki dylemat, czy palić na stosie w tę czarownicę, po której stronie się opowiedzieć, a po której nie. I no, może się tutaj pokazać takie Ministerstwo Prawdy Najwyższej, nie? Które ogłosi kolejny indeks ksiąg zakazanych i wtedy po której stronie ty się opowiesz? No ja mam nadzieję, że nie po mrokach średniowiecza, tylko raczej po tym, co jest dobre, po tym, co jest dobre, co jest prawdziwe. To, jaki będziesz ty, takim będzie świat wokół ciebie. Więc ja nie wiem, tutaj Skorpion rzeczywiście musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy będzie tylko biernym obserwatorem i niech inni to załatwią za mnie. Wtedy jest obojętność i zaniechanie. Albo będę tutaj aktywnie coś oczyszczać. I tu mogą być dwie tendencje. Dobre dla Was będzie po prostu autentyczne pojmowanie duchowości, żebyście rzeczywiście oczyścili się, przechodząc przez ten ogień zmian. I dla Was to będzie po prostu oznaczało przyjęcie wartości etyki, tego, co przez wieki zostało ustanowione, że warto tym żyć, że po prostu warto, bo to jest prawda. Oczywiście warto też pozwolić tu innym ludziom, żeby mieli odmienne ode mnie zdanie, ale ja nie pozwolę przy głoszeniu poglądów, żeby ktoś mnie krzyżował, ani ja nikogo nie będę tutaj krzyżować, nie? To jest niezwykle istotne. Zobaczymy, kochane skorpiony, bo tu z jakimś takim autorytetem trzeba będzie się liczyć. Prawnym, moralnym, zawodowym. Zobaczymy, co w pracy, a co w miłości. Ok? Wrzesień 2024 dla skorpionków. Co w pracy, w środowisku zawodowym dla Was. A co we wrześniu? Oj, tak, mamy konflikt tych wartości i hierarchii. To jest jakiś problem jednak. A co w miłości bądź w sprawach rodzin? No, jakieś przewartościowanie idzie. Trzeba jakby na nowo tutaj się ustawić do tych wszystkich wyznawanych wartości i ideałów, bo obie energie tutaj w odwrocie mówią, że będzie co robić. Cesarz w odwrocie na pracę mówi, ja wiem najlepiej, nie? A to jest taki głupi i jeszcze głupszy. O, trochę tak. Taki film pod tym tytułem. Prowadził głuchy kulawego na zatracenie. Może być konflikt z baranem konkretnie tutaj pokazany, ale czy tylko? Nie, bo to jest taki tyran i despota w pracy. Szef, dowódca, ktoś taki, kto na baczność wszystkich tutaj tak próbuje postawić. Energia czwórki w odwrocie jest energią destabilizacji w tym miejscu pracy. To jest duża energia, ale jednocześnie źle wykorzystana. Czyli my tutaj mamy jakieś ambicje, ale niekoniecznie one tutaj mogą być zaspokojone. Może właśnie dlatego, że wy tutaj macie takie poczucie, że nie budujecie tylko dla siebie, ale budujecie jeszcze dla innych, ale niestety to nie jest dla was w tym konkretnym przypadku dobre, nie? Energia na pracę w odwróconym cesarzu jest takim pewnym przymusem, taką pewną tyranią i to właśnie jest tutaj niebezpieczne. Więc jak się w tej energii odnaleźć, skoro nie jest tutaj najłatwiej? Myślę, że
próbować decydować za siebie, a nie tutaj poddawać się tej kontrolującej naturze tego szefa, często zresztą samozwańczego. Jeśli się nie da, no to mamy taką energię, no nadmiernie kontrolującą. Może tu w ogóle być jakaś kontrola z urzędu, może być jakaś restrukturyzacja w waszym miejscu pracy. I brakuje nam tej energii, brakuje tej energii, żeby się tak realizować po prostu w kręgu takiej własnej motywacji i własnych umiejętności, bo wy się tu musicie jakoś dopasować. Bo ktoś wam coś każe, bo taka jest hierarchia, tak to jest wszystko poukładane, to tak jak w wojsku. Nie przeskoczy porucznik generała, nie? No musi się podporządkować. Stąd tu jest taka energia, ja zadawalam kogoś, ja dopasowuję się, ja wysłuchuję jakichś rozkazów, ktoś mi coś narzuca. No i ja to robię. I ja to robię. A co w miłości? Odwrócona dwójka buław? No taka energia właśnie niezdecydowania, nie? Tak w sumie to nie wiadomo co, bo tu się tak bije czasem z myślami, z decyzjami, z wyborami. Jeszcze coś zawieszam, jeszcze nie mam tej pewności. Piątka wieży też mówi, jeszcze coś modyfikuję, jeszcze się zastanawiam. Byk też jest raczej taki powolny, on za szybko nie zadziała. Trochę pośpi, odpocznie, a dopiero później ruszy do ataku. No i właśnie tak na tym terenie bardziej takim emocjonalnym, czy uczuciowym, czy rodzinnym. Jest tu pokazana taka kwestia właśnie braku dobrego wyboru i rozwiązania, bo tak naprawdę jest niespodzianka uraniczna w postaci zmiany planów. I to wygląda tak, że z kimś się możemy pokłócić, nie zgodzić. Jest to taka energia próby, wypróbowywania waszej dojrzałości. Mamy problem z bliskością, jest takie trochę oddalenie. Zdystansowanie w stosunku do partnera. Może w ogóle tutaj trzeba będzie postawić na większą taką otwartość w komunikacji, bo z tym chyba będzie największy problem. Dobrze, Skorpione. Przesłanie i kierunkowskaz na wrzesień dla Was. Energia odwróconego zaangażowania. No to tutaj brakuje tego zaangażowania. Tu te dwie dłonie, zresztą 3, 6, 9, wrzesień. Próbują się połączyć, przyklepać na zgodę, porozumieć, wynegocjować. To jest odwrocie, nie? Co zresztą już było widać tutaj w dwójce, była w odwrocie, nawet w tym cesarzu, że to jest mocno tutaj utrudnione. I macie tutaj powiedziane, moi drodzy, że wrzesień to jest taki czas, kiedy wchodzicie. Czy jesteście już w jakichś relacjach, czy zawieracie jakieś umowy i będziecie tego kroku później żałować. Będziecie tego żałować, czyli to nie jest dobry moment na podpisywanie czegokolwiek. No i to było widać. Kontraktów, dokonywanie wyborów, zresztą tu było widać utrudniony wybór. I okej, bierzcie to za dobrą monetę, moi drodzy. Bo skoro tu jest powiedziane, że jeżeli dokonacie teraz decyzji, podpiszecie kontrakt, to będziecie związani z kimś, z czymś na długi czas i to niestety nie wyjdzie wam na dobre. A może chodzi o energię rozwodową, tak mi przyszło do głowy, bo czasami to jest decyzja o rozejściu się z kimś. Jeśli jesteś już w związku, to tutaj Skorpion ma powiedziane, prawdopodobnie nie można liczyć na zaangażowanie tej drugiej osoby, no i faktycznie widać, że nie. Więc jest powiedziane, nie rozpaczaj, czeka na ciebie coś lepszego, nie angażuj się, nie trać czasu. We wrześniu jakieś umowy mogą być łamane, to widać i w pracy, i w życiu osobistym. Jest powiedziane, odrzucenie jest ochroną od Boga. Wiara, widzisz? Odrzucenie jest ochroną od Boga. Powtarzaj za mną, odrzucenie jest ochroną od Boga. Bo to, co teraz sprawia ci ból, w przyszłości okaże się źródłem mądrości. Dokładnie tak. Dziękuję, Skorpionko. Strzelczyki. Strzelczyki również odsyłam do początku nagrania. Przesłuchajcie sobie wstępu. Jest bardzo ważne, żebyście mieli pojęcie o tym, jak astrologia nam tutaj zadziała. W jakiej energii będziecie funkcjonować. Jakie będzie tło zdarzeń.
A tymczasem strzelczyki tasuję dla Was talię. Już przechodzimy do odczytu na wrzesień. Dla strzelców i strzelczyń. Dobrodziejstwo, to co dobre, najlepsze Wam się tutaj przytrafi we wrześniu. Zacznę z takiego wysokiego C, bo ma być najlepiej. No i to co najlepiej, to jest już ostrzeżenie przed podróżą jakąś i przed skakaniem z kwiatka na kwiatek, przed romansami, przed taką niestabilnością uczuciową, bądź w ogóle przestroga przed tym człowiekiem, jest powiedziane nie, tylko nie on. I to może być drugi strzelczyk, może być jakiś inny ognisty baranek, czy lwik, lwiszczy jakiś. Dlaczego miałoby być to dobre, tak się zastanawiam. No, może po to, żeby właśnie wiedzieć, usłyszeć to teraz, że to dobrym nie jest. Ewentualność jest jeszcze taka, że jakieś plany się będą opóźniać i to też wyjdzie na dobre, bo rycerz była w odwrocie, to się właśnie za bardzo spieszyć nie będzie. On będzie coś odwlekał. W pozycji prostej to on tak bardzo przyspiesza. A tu się wycofuje. Tu się wycofuje, wstrzymuje oddech, zastanawia się, albo coś krzyżuje Wasze plany. Ale skoro to ma być dobre, to ja zawsze mówię, nie polemizuj, tak? Jak dobre, to dobre. Więc prawdopodobnie tutaj może chodzić o tego człowieka, to możecie być Wy też sami. Tu wtedy jest mężczyzna, strzelec pokazany, który tak, bądź no mówię, jakiś tam inny ognisty, nie? Który tutaj z czegoś się może wycofywać, zwolnić, bo tu mamy zwolnienie jakiegoś działania. Oczywiście przestroga przed tym człowiekiem jest na wejściu, bo on zwykle właśnie jest taki chaotyczny, taki próżny, wszystko na pokaz, takie działania na pokaz, taka pokazówka, nie? Bardzo tak tyranizuje, tworzy taką przestrzeń. Ja z siebie nic, będę się kimś wysługiwał. Tak trochę popasożytuję na kimś. Więc tutaj zwykle nie ma uczuć takich uczciwych, dobrych intencji. Bo mówię, to takie z kwiatka na kwiatek, takie tymczasowe, nie? Gdyby chodziło o mężczyznę dla kobiety, to zawsze na wejściu jest powiedziane czerwona flaga, z nim nie wiąż żadnych nadziei na przyszłość, bo przyjdzie nieoczekiwana zmiana, czyli zmieni zdanie, albo ucieknie, albo będzie manipulował dla osiągnięcia korzyści wyłącznie własnych. Zawsze to jest przestroga, nie? Może tutaj być jakaś okoliczność, która pokrzyżuje też wspólne plany jakieś związane z wyjazdem na przykład, takie rzeczy. Więc jeżeli to ma być dobre, to takie po prostu zwolnienie działań i ta nieoczekiwana zmiana za sprawą retrogradującego Urana, który wyraźnie tych zmian chce. I to należy przyjąć, bo to ma być jakieś zbawienne w skutkach. Właśnie zmiana tych planów, a może on właśnie te plany pokrzyżować Wam. Zobaczymy, co w pracy, w środowisku zawodowym, a co w miłości i w uczuciach. Praca na wrzesień dla strzelca. A w uczuciach, w miłości i lub rodzinie strzelczyk we wrześniu będzie miał odwróconą ósemkę denarów. No i faktycznie może być jakaś zmiana planów, bo tu coś właśnie z planem nie idzie zgodnie, bo utknęliśmy w jakimś szczególe, na coś się zapatrzyliśmy, a nie widzieliśmy kontekstu, nie widzieliśmy lasu, tylko jedno drzewo, nie? No właśnie. Co w pracy? W pracy jest taka energia księżycowa, która mówi o, powiedzmy, takim natchnieniu, takiej energii, która związana jest ze sztuką, z artyzmem, ale też nie brakuje tutaj iluzji, nie? Bo to, co jest dobre dla twórcy, dla artysty, to dla każdego innego już niekoniecznie, bo księżyc jest właśnie taki, tak rozwarstwia, tak? On tutaj tworzy iluzję, nieścisłość, tu się samo oszukujemy, wmawiamy sobie coś, czego w ogóle nie ma. No więc wiecie, no taka energia, taka sobie. Na pewno lepiej się tutaj pracuje z kobietami, bo ta energia pokazuje, że pośród kobiet i z kobietami w takich babskich miejscach mocy, to my się tutaj najlepiej zawodowo odnajdujemy, dogadujemy, prawda? Więc są te plusy i minusy tutaj oczywiście pokazane. 18, czyli 9, energia, która koresponduje też z zakończeniami, że często ze złotej klatki trzeba wychodzić.
ponieważ my się samo oszukujemy, że jest dobrze, podczas gdy jest źle, nie? Najgorsze, co może być, to jakaś panika, atak paniki, widać. Ta energia księżycowa, ona tutaj mówi o osobach w jakiś sposób uzdolnionych, często artystycznie, a jeśli nie, to są takie wzloty i upadki w kwestiach działań finansowych, kwestiach tych, no, szybciutko, wzloty i upadki właśnie w kwestiach pieniędzy, lepiej, gorzej, lepiej, gorzej. To jest taka energia, która mówi, że sytuacja zawodowa ma jakieś właśnie podwójne dno, nie? Jest ta podwójność. Stąd te dwie kolumny. Może niekoniecznie oznacza to coś złego, raczej powiedziałabym, że czegoś nie jesteś świadomy. Jaka dynamika panuje w twoim miejscu pracy? Tego nie jesteś świadoma czy świadomy. Tu są jakieś tajemnice w tym miejscu pracy, tu są jakieś półprawdy, dezorientacja. Myślę, że w czasie nowiu to poczujesz. Now, przypominam, 3 września, więc ja bym tutaj rozpoczynała projekty oczywiście, ale pamiętajmy, że dopiero w pełni projekt dojdzie do skutku. Wtedy dopiero będzie kulminacja, nie? I wtedy sytuacja też zawodowa w okolicach pełni księżycowej we wrześniu będzie właśnie taka bardziej klarowna. Coś się wyklaruje. A póki co to jest takie emocje. Emocje biorą tutaj duży udział i też jest jakaś opieka. Czasami tutaj jest taka macierzyńska, troskliwa energia na pracy, czyli opiekujemy się kimś po prostu i to niekoniecznie dziećmi. O, można też się staruszkami opiekować. Opieka, troska. Co w miłości? Pieniądze, to jest miłość do pieniędzy. Strzelec ma tu miłość do pieniędzy. Najbardziej pieniądze cię interesują. Za bardzo tutaj nie widzimy, bo tak bez planu coś się dzieje, bo mówię, skupiamy się na szczegółach, a nie widzimy obrazu całości. Coś ci umyka, czegoś nie widzisz. I myślę, że pełnia księżyca dopiero to objawi, nie? Takie mam tu poczucie, takiej właśnie kulminacji, jak dopiero jak nastąpi, to nie tylko w pracy, ale też i w tym życiu rodzinnym bądź uczuciowym. Ósemka denarów w rodzinie. Tu mamy znaki ziemi, mamy te denarowe przestrzenie. Jesteście jakoś rozczarowani. Te kwestie finansowe chyba tutaj będą najważniejsze. Tak to wygląda. Uczuć to ja tu za bardzo nie widzę. U strzelca. Może jest odkładanie pieniędzy na jakieś wspólne przedsięwzięcia rodzinne. Tak jakby czegoś jeszcze tu brakowało. Może brakuje środków odłożonych na jakiś wspólny wyjazd, coś trzeba jeszcze dooszczędzić. No i mamy też taką energetykę tutaj, która sugeruje, że ze względu na jakieś problemy, nie wiem, zawodowe czy finansowe, wy jesteście wydrenowani i tak emocjonalnie i tak się ustawiacie tutaj jak taki jeż, nie? Psuje się ta energia, atmosfera po prostu w związkach. A jeszcze jest inna opcja, gdzie po prostu wieje nudą, nudą i jeszcze raz nudą, bo uczucia już, no nie mają tej temperatury co kiedyś. No i tyle, nic więcej. No i dla strzelczyka kierunkowskaz i taka energia, która jest zarazem i przesłaniem, i radą. Na wrzesień. Strzelczyk tutaj ma energię odwróconych porządków. Ma bałagan i chaos, i teraz słońce w pannie namawia do 3, 7, 10, 1 do uporządkowania przestrzeni, zrobienia remontu we wszystkim, albo jakiegoś remanentu, uporządkowania. Zdecydowanie. Trzeba się tu brać do roboty. Wychodzić z tego chaosu, z tych szpargałów niepotrzebnych, z chomikowania rzeczy niepotrzebnych i energii niepotrzebnych. Może ludzi też niepotrzebnych. Nie wszyscy są potrzebni by w twoim otoczeniu. Generalnie taki jest nadmiar emocji fizycznego też bagażu. I jak zrzucisz ten bagaż, poczujesz się lepiej. Tak jakbyś się rozpakowywał. Nie pakował w podróż, tylko rozpakowywał po podróży. To jest dokładnie odwrotność. Jest powiedziane: odpuść, pozwól, żeby powstała przestrzeń na coś lepszego. Dlatego trzeba odgruzować, bo trzeba zrobić próżnię,
we wrześniu i dopiero ona się tutaj czymś zapełni. Jak się tego miejsca nie oczyści, to niestety nie wstawisz nowego na mebla, jak już masz po prostu graty pod sam sufit, taka przenośnia. Zatem powiedziane jest takie pytanie, dlaczego ty się kurczowo trzymasz rzeczy, które ci przypominają o przeszłości? Czy twój dom jest zagracony przedmiotami, które przywołują złe wspomnienia? Czy masz tendencję do przyciągania rozbitych ludzi, którzy wymagają pomocy? No myślę, że masz. Jeśli jesteś zaangażowany w tego typu relacje, natychmiast przestań. Oczyść swój dom. To, że jesteś potrzebny, nie ułatwi ci zdobycia tego, czego ty potrzebujesz. Pamiętaj, że nawet jeśli początkowo niechętnie pozbywasz się nadmiaru tego bagażu, to potem będziesz się czuł wspaniale. Ok, jasne i wprost. Koziorożce. Zapraszam koziorożce, by posłuchać wstępu. To jest bardzo ważne i mówię to przy każdym znaku, rozpoczynając czytanie, bo ważny jest kontekst, tło sytuacyjne. A tymczasem, co dla koziorożca we wrześniu? Dobrego, najlepszego, takie błogosławieństwo od losu. To energia rydwanu, która nam tu przyspiesza bardzo ładnie. Mówi o takich połączeniach, nawet jak się z kimś czy czymś nie zgadzamy, to odzyskujemy kontrolę, czy w ogóle uda się ten powóz poprowadzić. Może ważny być też dla koziorożca rak jakiś, istotna osoba, od której tu wiele może zależeć, ta dalsza droga. Mamy drogę dokładnie pokazaną w podróży, w przestrzeni przemieszczania się. Rydwan tutaj odnosi się właśnie do przyspieszenia, do takiej gorącej fazy. Więc na pewno będzie co robić. Nie ma tu energii leniwej. No chyba, że to jest energia też jednocześnie wezwania, bo może być też tak, że zostaniecie tutaj wezwani do zrobienia jakiegoś postępu, bo Rydwan aktywizuje naszą przestrzeń. Pamiętajmy, że jest to siódemka, która odnosi się do czasu, więc też jak każda inna siódemka w tarocie, mówi o tym, że już tu nie ma czasu, trzeba przyspieszyć. Rydwan mówi, tu już się nie wolno ociągać. Nie wolno się ociągać. Trzeba ruszyć do przodu, bo być może czas przeciekał przez palce dość długo. Jeśli nie, to tak czy siak jest to taka przestrzeń, kiedy wy tutaj przez ten czas jesteście i aktywizowani, i ograniczani, więc jest taki dobry moment, żeby działać, bo przychodzi ci tu coś łatwiej. Są takie momenty w życiu, kiedy coś idzie jak po grudzie, nie? I mówisz, kurczę, nie mogę z czymś ruszyć, no męczę się strasznie, a tu mamy ułatwienie. Rydwan zawsze ułatwia, mówi, że można wiele rzeczy przyspieszyć, nadać tutaj więcej takiego rozmachu. I to akurat oczywiście jest dobre, nie? Czy tutaj musi być podróż, czy tutaj musi być osoba raka? Może nie musi. W Rydwanie może być też wiele takich ułatwień dotyczących i życia zawodowego, i życia osobistego. I te ułatwienia, to one tutaj właśnie mówią, że tu już się nie ociągamy, następuje tutaj to przyspieszenie. Może też w dobrodziejstwach być zakup nowego samochodu, bo wszystko, co związane z transportem, z podróżą, z przeprowadzką, jest tu na plus, tak? Czyli te koła się tutaj kręcą. Jest to też takie koło życia, taka nasza energia odtwarzania się, aktywizowania, panowania nad antagonizmami, prawda? Żeby swój cel osiągnąć. Czyli zmierzasz do tego celu. Jest tu powiedziane, no przynajmniej masz zapewnienie, że ze wszystkim sobie dasz radę, że zapanujesz też nad swoimi emocjami, nad samym sobą, bo tutaj jest to bardzo też ważne. I może być jakaś konkurencja, ktoś tu może próbować ci coś podpowiadać, ale i ty i tak masz tą swoją ścieżkę, jedziesz po swoje, prawda? Więc jest to taka po prostu energia rozwiązywania każdego też konfliktu i wewnętrznego, i zewnętrznego. Także w sumie bardzo fajnie. I teraz zobaczymy, jak ta energia się przełoży, w jaki sposób się przełoży na pracę, twoje życie zawodowe, koziorożcu. A jak to będzie wyglądało w miłości, sprawach serca i lub rodziny? Co tutaj masz w pracy?
we wrześniu. A co masz w miłości i lub rodzinie? No, będzie nad czym pracować, chociażby dlatego, że trzeba będzie się zmierzyć z jakąś taką tyranią w obrębie właśnie najbardziej chyba rodziny, bo mamy tutaj kogoś na wysokim stanowisku, albo mamy kogoś takiego za partnera, albo ten odwrócony cesarz, może być to znak barana, a niekoniecznie. On tu w rodzinie bądź w miłości to tak powiedziałabym taki samozwańczy szef, ktoś taki, kto tyranizuje otoczenie. Może to być też były jakiś partner, który się jakoś uaktywni. No ale ty jesteś w rydwanie, ty i tak idziesz po swoje i tam ci nic tego z tej obranej ścieżki nie jest w stanie ściągnąć. Dobra, po kolei praca, tak? Mamy odwróconą dwójkę denarów, czyli energia, która oczywiście no, tworzy jakieś ograniczenia. Nie jest tutaj najłatwiej. Tu czasami się właśnie jest za dużo, bo mamy jakieś, nie wiem, dwie fuchy, prawda? Jedna taka, powiedziałabym, ta taka główna i druga poboczna. Dwie naraz, to tak czasami trudno właśnie tę równowagę zachować, bo dwa etaty naraz, czy jeszcze chcecie podjąć jakiś kurs, szkolenie, bądź już to robicie. To tak właśnie ta energia trochę tak się rozprasza. No, ale Rydwan zapewnia, że i tak sobie poradzicie ze wszystkim, więc okej. Ale są takie sprzeczne działania w pracy, nie? Takie dwie grupy wpływu mogą być. Jedno ugrupowanie, drugie ugrupowanie, wy gdzieś po środku w tym miejscu pracy, nie? Trzeba tutaj właśnie kontynuować jakiś projekt, a przy podejmowaniu decyzji, no, trzeba tutaj mieć jakieś pieczątki, podpisy, ktoś inny, oglądanie się na innych i takie uniki, i taka sztuka zwodzenia, nie? No, to będzie dużo takiej manipulacji, bo no, wy jesteście w energii perfekcjonizmu i pracocholizmu. Chcecie wszystko zrobić jak najlepiej, na tip-top. I może właśnie to wzbudzać jakiś konflikt, że nie wszyscy tacy są, nie wszyscy mają takie tempo, więc gdzieś tutaj może być pewna trudność, nie? Na przykład w momencie zawierania umowy zabraknie tego podpisu, zabraknie tej osoby. Taka różnica interesów z całą pewnością się tu ujawni. Czasem trzeba nawet udawać, że się z czegoś cieszymy w tej pracy, ale to wiecie, to jest takie na pokaz wtedy, nie? Dobra. W miłości? Jakiś taki chłop niefajny, bo on taki jest, on wie najlepiej. On tutaj wszystko załatwi, on wszystko zrobi, ale to nie to, że on tak lubi. Czy ma dobrą wolę? Nie, on to zwykle chce pokazać jakąś taką swoją wyższość. Albo problem z nim będzie, bo ten odwrócony cesarz to jest często nasz mąż, obecny bądź były partner, bądź jakiś tutaj baran też czasem się pokazuje. Taka energia pana, który tutaj, no, on jest wysoce niedoskonały, ale ma siebie za człowieka doskonałego. W takim sensie właśnie. I może właśnie też w kontaktach z nim akurat trzeba by chyba wyhamować, a nie przyspieszyć, bo tutaj nie ma tolerancji. Mamy też zazdrosnego jakiegoś pana. Albo pana, który no właśnie nie ma sobie nic do zarzucenia, bo zaczyna wiele spraw naraz i żadnej nie kończy. I to może też kobietę koziorożca po prostu wkurzać. Jakaś tutaj ważna osoba przy tym towarzyskim, rodzinnym czy romantycznym stole się tutaj pojawia, nie? Ona akurat jest w takiej odsłonie zdecydowanie tutaj negatywnej, bo pamiętajmy, że tu jest też czasami trójkąt jakiś, no, też może być. Też. Mamy tu czasami takiego kochanka gdzieś na boku tego drugiego, ten drugi taki gdzieś, też tu może być. I wtedy nie wiem, może być walka o dominację, jeden pan, drugi pan. Oni czasem nie wiedzą o swoim istnieniu. I często tutaj kobieta ma też taki zaburzony stosunek do mężczyzn, bo może nie masz nikogo, ale jesteś zraniona. Tu może też nie być nikogo. W życiu jakiegoś koziorożca może nie być żadnego pana. Tu jest ktoś, kto był z przeszłości czasami. Dlaczego ja teraz nie mogę stworzyć szczęśliwego partnerstwa? Czy w ogóle jakoś kogoś tu poznać? Bo nie wiem.
Zrażona jestem doświadczeniem, które mi podpowiada, że nie warto. A tu jakiś rak może przyjść do ciebie. A ty się możesz bać. Możesz mieć kompleksy też związane z wyglądem na przykład. Też nie? Może być. Jakiś mężczyzna koziorożec też tak o sobie może myśleć, że nie taki piękny i już nie taki młody i czy ona mnie zechce. Nie wiem, czy cię zechce. Zapytaj jej. Ale mężczyzna tu może negować też własną męskość, tak ją tłumić, nie? I się podporządkowywać też takim wyższym względom. Mamy często też takich naukowców, wiecie, garniturek, gorset, ciasno i ten koziorożec wtedy, on taki niemęski jest, bo są ważniejsze rzeczy. Nauka, społeczeństwo, tradycja, patriarchat. Tu się mało robi z potrzeby serca dla miłości i rodziny. To nie to, że tu się nic nie robi. Robi się, ale ze strachu bardziej, albo z przyzwyczajenia. Bardziej niż z miłości, nie? I to może też sprawiać taki ból. Kobieta może taka się czuć tutaj nie do końca kochana. A czasami jest tak, że jeszcze, że po prostu to w ogóle jest takie od czapy, bo my tutaj walczymy o władzę i przewagę. Czyli jest taka baba w spodniach. Nawet jak nosi spódnicę. Wiecie, o co chodzi. Walczymy o władzę, licytujemy się. Kto lepszy, kto wie więcej, kto umie więcej, kto jest lepszy. No to przestroga, nie? Dążyć tutaj do jakiegoś takiego mądrego kompromisu, bo Rydwan też w tych sprawach dobrych też mówi, że warto by. Dobrze, no i właśnie kierunkowskaz, rada i przesłanie, wszystko w jednym dla koziołków na wrzesień poproszę. Co wam tutaj karty doradzają? Łagodny ogrodnik. No właśnie, jest to tutaj taka starsza kobieta, która się przygląda tym młodszym, które się tutaj pokoleniowo, nie? Wykluwają dopiero z tych jajeczek. Co z tego, że one takie głupiutkie, jeszcze niewiele umieją, są naiwni. Ale ja tu łagodnie, nie jak ta babcia do dzieci, będę ich tutaj mądrze uświadamiać. Nie wychowywać, bo od wychowania są rodzice, a nie babcie i dziadkowie, czy nauczyciele. Ale będę brać w tym udział, będę się tutaj tak troskliwie z czułością przyglądać, tak ten łagodny ogrodnik, dawać im tyle światła, że uczniowie do mistrza przyjdą. Bo uczniowie mają się tutaj w jego świetle i miłości ogrzewać. Tu nie ma nic wymuszonego. Czegokolwiek by sytuacja nie dotyczyła. Masz być łagodnym ogrodnikiem. Rozumiesz, koziołku, koźliczko? I chodzi tutaj o relacje, bo znowu dwójka. Dwójka nam tu wystąpiła w pracy, ale na uczucia też, razy dwa mamy czwórkę, dwa do kwadratu w dodatku. Więc wszędzie mamy tu tę dwójkę. Chodzi tutaj o to, żeby oczywiście być takim świadomym współtwórcą swojego poletka, pracy, rodziny. Ale chowasz w sobie jakiś żal. I to widać. Dlatego tutaj jest pytanie... Dlaczego karmisz te swoje negatywne myśli? Dlaczego afirmujesz jakieś braki, jakieś ograniczenia? Każdy je ma przecież. I tutaj za każdym razem, jak my czegoś pragniemy, ale tak naprawdę nie jesteśmy przekonani, że na to właśnie zasługujemy, to wtedy siejemy takie chwasty na polu swoich marzeń. Tak sabotujemy, nie? I tak to tymi chwastami nam zarasta. Więc ten łagodny ogrodnik... Tu przypomina, żebyś, koziołku, był świadomy negatywnych myśli albo takich samolubnych motywów i jest zachęta do tego, żeby zrobić taki krok troszeczkę w tył po to, żeby właśnie ruszyć do przodu, nie? Czyli przyglądam się uważnie, jakie myśli rozsiewam po świecie. O, no najwyraźniej w Rydwanie to one powinny być pozytywne. Pamiętać trzeba, że te chwasty właśnie tego negatywu, one tak wysysają życie z tego pięknego ogrodu, nie? I tu jest powiedziane, nie bój się. Jak sobie uświadomisz, że zawsze możesz usunąć złe ziarno, pamiętasz, nie? Biblijną przypowieść. To możesz zastąpić je po prostu zdrowym. Słowem kluczem jest tutaj wybaczenie. Rak też jest taki troskliwy, opiekuńczy, wybaczający. Bierz przykład z archetypu raka. Nie z człowieka raka, tylko z archetypu. Wybaczenie, tolerancja. Tak, to jest najpotężniejsze narzędzie, które może cię wzmocnić właśnie we wrześniu. Dziękuję koziorożcom. Energia dla wodników.
Wodniki, zapraszam do przesłuchania wstępu, czyli cofacie nagranie do samego początku i posłuchajcie. Proszę Was o to, żebyście mieli świadomość tego, co się będzie rozgrywało, tego tła sytuacyjnego. Wodnik i wodniczka. We wrześniu 2024 taki motyw dobrodziejstwa, błogosławieństwo, to co dobre dla Was przyjdzie we wrześniu. Dobre, najlepsze dla wodnika, to odwrócona dwójka buław, coś się opóźnia. Energia niezdecydowania ma być dobra. Okej. Zawsze przyjmujmy to za coś pozytywnego, jeżeli nawet karta nam się odwraca, ale ja pytam, że to ma być dobrodziejstwo, to znaczy, że tutaj nie warto czegoś przyspieszać, nie warto naciskać, nie warto się miotać. Nic na siłę, prawda? Niech to sobie tak po prostu powisi trochę w tej poczekalni, bo być może o to tutaj chodzi. Do czegoś was to ma przybliżyć, nauczyć, zweryfikować. Zawsze jakieś przestoje po coś są w życiu. No i właśnie ta dwójka była w odwrocie, jest taką implikacją jakiegoś niezdecydowania, wahania. Ja jeszcze do końca nie wiem, prawda? Nie wiem, którą stronę iść, jaką decyzję podjąć, czy to będzie dla mnie dobre, bo widzę i plusy, i minusy. Potrzebuję więcej czasu na analizę. W myśl zasady, co nagle, to po diable i pośpiech na pewno mi tutaj nie będzie służył, bo wszystko, co pospieszne, to jest takie pozerstwo. I to jest taka przestroga. Ma być głęboko, ma być poważnie. Nie stosuj takiego pozerstwa, takiego na pokaz, takiego na odpierdziel. Bo tutaj łatwo jest o takie, wiesz, szybkie zobowiązanie do czegoś, ale pokrycia tego w realu nie będzie miało. Więc mogą być problemy ze sprzedażą, z kupnem czegoś, na przykład domu. Mogą być jakieś mylne decyzje inwestycyjne. Jest tu ostrzeżenie przed wchodzeniem z kimś we współpracę, zawieranie spółek. Skoro to ma być dobre, to znaczy, że tutaj się zatrzymujemy, ponieważ ten nasz cel może na razie nie ma jakiejś wartości, bo ta wartość musi wzrosnąć, musi być inne miejsce, inny czas. Więc w sumie to ta sytuacja wcale nie jest najgorsza, bo nie warto ryzykować we wrześniu, i tutaj wodnik ma powiedziane, dzięki jakiemuś tutaj takiej energii samodzielnej i niezdecydowanej, ja tak naprawdę mogę się wyzwolić z czegoś też niewygodnego, z czegoś kłopotliwego. No, na przykład wyjść też z jakiejś spółki z kimś, też mogę, nie? I to też byłoby na plus najprawdopodobniej, skoro właśnie ta energia tej dwoistości, podwójności w współpracy z kimś, ona tutaj odwraca się, nie? Czyli tutaj wychodzimy też z jakichś może współprac, które okazały się, no, być fatalne w skutkach. Też tu może być coś takiego. Generalnie dwójka buław w odwrocie, ona tutaj tak mocno człowieka nagina i mówi: przechodzisz właśnie jakąś próbę, bo trzeba wprowadzić zmiany, trzeba coś zmodyfikować. Trzeba się do czegoś i kogoś zdystansować. I będą tu opóźnienia, będą trudności, ale to dlatego, że żeby w przyszłości coś było lepsze, bardziej rentowne. Prawda? Może to trzeba będzie kogoś zdyscyplinować do roboty też, bo mamy jakiegoś wspólnika, kolegę w pracy i jest powiedziane, czy podwykonawcę i jest powiedziane, co będzie dobre. No, biczem tu trzeba, dyscyplinką. Ma się wywiązać jak najlepiej z tych zobowiązań, których się podjął. A jak nie, no to koniec współpracy, po prostu. Koniec, nie? Dobrze, wodniki. Co w pracy, na co możecie liczyć? Wrzesień 2024, energia na pracę i lub naukę. I energia na miłość, takie sytuacje romantyczne i lub rodzinę. Mało romantycznie, bardziej materialnie, jest jakiś wspólny cel rodzinny, ważna energia byka, też energię ognia dosyć tutaj mocne podgrzewają tę waszą przestrzeń, zwłaszcza w pracy. Musicie tu coś obronić, ochronić, bądź jakieś ogrodzenie postawić. Chronimy się tutaj przed jakimiś wrogami, ale czy zawsze to są wrogowie? Nie powiedziałabym. Siódemka buław na ten konspekt. Konspekty też są tu tworzone, bo tu mamy taką energię właśnie
planów, systematyzacji, tworzenia systemu nowego w pracy jakiegoś też. Tak, może być tu nowy system jakiś wdrażany. I też taka energia, która mówi właśnie o czasie, nie? Że wszystko wymaga, nie może być pośpiechu. Otóż to właśnie. Nie może być pośpiechu. To jest taka energia, która się tutaj odnosi do takiego poszukiwania, też zrozumienia przez otoczenie, że to jest bardzo ważne, bo w tej przestrzeni ja tutaj dokonuję jakiegoś postępu zdecydowanie, ale ciągle mi brakuje czasu, żeby coś dokończyć, bo tu się człowiek ciągle spieszy i tu jest właśnie powiedziane, masz się nie spieszyć, bo coś przeoczysz. Więc w pracy, no, jesteś tu taki jakby poganiany, nie? Albo poganiasz innych, bo są jakieś terminy, te deadline'y, ciągle czasu brakuje, się spieszymy, jesteśmy przepracowani. Nie umiemy tutaj wyrażać swoich uczuć, wszystko nas denerwuje. Mamy taką energię też, która mówi, że no tutaj siódemka to Uran, to jest wasza planeta, no wasza, zdecydowanie. I ten Uran tutaj chce takich nagłych, jakichś nieoczekiwanych posunięć, nie? Ale mówię, właśnie ty masz zaprzestać tu jakiejś pogoni, ty właśnie masz się zatrzymać. Ty się nigdzie masz nie spieszyć. Masz, tak powiedziałabym, płynąć, ewoluować, ale wolniej, nie? Więc energia na pracę taka, powiedziałabym, dość zwodnicza. Bo tutaj chcemy szybciej, czy musimy, a de facto właśnie ma być dokładnie na odwrót. Dokładnie na odwrót. Czymkolwiek to jest, bo tak w ogólnym to i tak nie jestem w stanie powiedzieć. Musiałabym mieć jeszcze jakieś dane szczegółowe, wasze osobiste, konkretne pytania od was. Takie naprawdę konkretne, bardzo szczegółowe. Wtedy tutaj można temat też i szczegółowo rozwinąć, bo jest taka zasada. Uszczegółowienie, prawda? Decyduje też o szczegółowości czytania. Zawsze, zawsze ta zasada obowiązuje. Im chcecie bardziej szczegółowego czytania, tym więcej szczegółów sami musicie podać. Wróżka nie jest po to, żeby się domyślała. Absolutnie. Z jakąś głupotą. Myślę, że ona się sama domyśli, wyczuje, przeczuje. Już bez przesady. Tarot to wiecie, to jak matematyka. Tu się musi zgadzać, tu trzeba odpowiednio pododawać, żeby wynik końcowy wyszedł poprawny. Nie może być niewiadoma, za dużo X-ów, Y-ów i Z. Siódemka była tutaj na pracę, nie? Walczymy. Walczymy o siebie, o swoje. I też za wygraną nie dajemy, bo tutaj obstawiamy, nie? Może jakiegoś wroga trzeba pokonać, albo jakiegoś leniucha, bo tu mamy taką energię właśnie konkurencyjną. I żeby ten cel osiągnąć, no to muszę tutaj właśnie zawalczyć o własną pozycję, o własne przekonania, kogoś do czegoś przekonać, to na pewno. Nie dać się zbić z tropu, to z całą pewnością. Czy cel osiągniesz? Ja myślę, że tak, ale nie można dać sobie przeszkodzić, ewentualnie trzeba kogoś zmobilizować do działania. Czasami szybciej nie znaczy lepiej. O, też tu jest powiedziane. Szybciej nie znaczy lepiej. A co na miłość? No generalnie energia materialna, bo szóstka denarów to przede wszystkim chce wspólnych takich rodzinnych przedsięwzięć. Mamy tu księżyca w byku, czyli taką tutaj energię, która bardziej jest skorelowana z taką pomocą, wspomaganiem się pomiędzy krewnymi, ja tobie, ty mnie. Energia mówi o tym, że tutaj dawanie i branie, prawda, będzie istotne. To są dwie strony tej samej monety. Jak umiesz brać, to i umiesz obdarowywać. To mamy po prostu w równowadze tę energię. Jest taki przepływ, nie, finansowy w rodzinie, wspólne jakieś przedsięwzięcia, może biznes rodzinny wspólny, być tu istotny. A tak czysto uczuciowo, romantycznie? Nie, to nie jest jakaś energia romantyczna. Szóstka denarów nigdy nie jest romantyczna. To jest energia zysku. Że ja tutaj znowu na coś czekam. Jest to takie uświadomienie sobie, czego ja od tego partnera po prostu oczekuję, czego on oczekuje ode mnie. I w najlepszym takim razie to może być po prostu materialna zależność. Muszę się tutaj zgodzić, porozumieć z rodziną w jakimś zakresie,
czy wspomóc jakiegoś krewnego będącego w potrzebie. Albo i nie, energia właśnie taka wyrównawcza i tu jakiś prezent może przychodzić, niekoniecznie pieniądz, można jakiś prezent sobie tutaj przekazywać, ktoś komuś z prezentem, nie? Idzie. Mamy też energię nieruchomości, zakupu domów, modernizacji mieszkania, może remontu, może modernizacji. Taki rodzinny interes, podział obowiązków. Okej, okay. Na co energia dobra? Wszystko pokazuje, że bardzo dobra na takie spokojną naukę, na szkolenia, na przekazywanie wiedzy. To wygląda tutaj dla wodnika bardzo, bardzo dobrze. Chyba najlepiej. Szkolenie, wiedza, kursy, to na to postawcie. Tu mamy też wiedzę ezoteryczną, bo mamy kapłaństwo. Przesłanie, kierunkowskaz, rada dla wodnika na wrzesień. Energia odwróconej zachęty. Właśnie tutaj jest taka zachęta. No chodź, chodź, żyrawko, do mnie. A tu 9. To jest energia zakończenia, energia, która wieńczy dzieło, która mówi właśnie o numerologii wrześniowej. 5, 4, 9, czyli dokładnie 9 miesiąc roku. Może ktoś potrzebuje szczególnej zachęty, chyba najbardziej do jakiejś tutaj pracy albo szkoleń, coś w tym stylu, by wykonać od początku do końca jakąś swoją tutaj pracę. Czy potrzebujecie jakiejś szczególnej zachęty, bądź ktoś potrzebuje jakiejś szczególnej zachęty? Może być, oczywiście. A co jeszcze? To jest taka energia, która mówi, że świat się nie skończy, nawet jak pomylisz kroki. Wygląda na to, że troszkę tak będzie, że tak wpadniesz może w taką, wiesz, brawurę, taką fałszywą odwagę, bo tej pokory zabraknie. Ale i tak gdzieś ta siódemka tak będzie próbowała ściągnąć troszeczkę cię w kierunku pokory po prostu. I zresztą jest tu powiedziane, że pokora może cię uwolnić tak naprawdę ze wszystkiego trudnego. Skąd twój problem? Nie słuchałeś intuicji, nie widzisz, to znaczy widzisz znaki, ale ich nie interpretujesz, nie chce ci się jakoś, nie chce ci się. Więc rada jest taka, posłuchaj intuicji, a wtedy nie wpakujesz się w tarapaty. Nie słuchałeś intuicji, w tarapaty się wpakowałeś. Nadmierna samodzielność i brak wystarczającej wiedzy mogły cię doprowadzić właśnie do jakiejś trudnej sytuacji, ale się masz nie zniechęcać, bo prawdopodobnie zaczniesz od nowa, wkroczysz na jakąś ścieżkę zmodyfikowaną i dopiero na tym nowym terytorium coś tu będzie lepszego. Pamiętaj, żeby polegać na twojej wyższej mocy. Nie zawsze możesz dostać to, czego chcesz. No, zdecydowanie. Lecz to, czego potrzebujesz. Czasami to, co lepsze, czeka na ciebie nieco dalej, może tuż za rogiem. Może bliżej z kolei, może też być bliżej, a ty szukasz właśnie daleko. Tak, ja myślę, że to jest odwrotnie, że to, co lepsze, jest blisko, a ty szukasz jak ten koziołek, matołek, gdzieś daleko. Dobrze. Dziękuję wodnikom i wodniczkom rybki. Zapraszam rybki do odczytu tego początkowego, właściwie nie tyle odczytu, co opowieści, letniej treści o w ogóle wrześniu i zjawiskach astrologicznych. Bardzo ważny temat, więc obejrzyjcie sobie początek nagrania. Proszę się cofnąć. A tymczasem sprawdzę dla Was już te energie szczegółowe na wrzesień 2024. Rybki, dobre, najlepsze. Energia dobrodziejstwa, błogosławieństwa, co się uda, rzeczy dobre dla rybek we wrześniu. Odwrócony paś mieczy. Karta studencka w odwrocie, która za bardzo nie jest ciekawa świata i nauki. Czy to jest taka prowokacja, ja bym powiedziała, prowokacja dla rybek, żeby tak właśnie przełamać się, iść w naukę, jakieś kursy, szkolenia, uczyć się nowych rzeczy, być bardziej ciekawym, zaczynać coś tutaj od nowa, odnawiać tę energię intelektualną, bo tu mamy lenistwo intelektualne, tu się nic nie chce. I to jest właśnie taka prowokacja. Przez odwrót tej karty jest powiedziane zmotywuj się, zmotywuj się, zmotywuj się, bo może ci brakuje doświadczenia, a może po prostu warto by tutaj
Wyjść z jakiegoś marzycielstwa, bo tutaj brak pragmatyzmu i odpowiedzialności. A zobacz, słońce w pannie, nie? Panna taka praktyczna. Merkury też tu będzie chciał zaktywizować do tego pragmatyzmu. A tutaj mamy taką energię w odwrocie lekkomyślną. Nie wiem, zatwardziałe serce, ograniczony światopogląd, nie chce mi się czytać, dowiadywać się, odrzucam nowości wszelkie. No, to jest właśnie prowokacja. To jest taka prowokacja, która mówi, wiele przez to tracisz. Wiele przez to tracisz. Więc rybka tutaj jest nawoływana do tego, by uelastycznić się, otworzyć się na wiedzę. Lepiej się też do czegoś przygotować, bo my tu często dużo chcemy. Ale tu jest powiedziane, ale gruszki na wierzbie. Jak ty możesz chcieć, jak ty nie masz świadomości, może w ogóle czego chcesz, albo nie masz świadomości, jak to zrobić, ile tu jeszcze potrzeba wysiłku, bo trzymasz tu głowę w chmurach, nie masz świadomości, co podpisujesz. Nie ma odpowiedniego przygotowania albo odpowiednich kwalifikacji, żeby jakiś sukces osiągnąć. Więc jest powiedziane, a może nie wiesz, jaką ścieżkę kariery wybrać, nie? Może coś obiecująco wygląda na papierze, więc wtedy jest powiedziane, nie podpisuj. Dlaczego? Bo w rzeczywistości coś tu spełznie na niczym. To nie będzie to, co sobie wyobrażasz. Więc to może być też taka lampka alarmowa, która się tutaj na samym wejściu zapala, żeby też wiedzieć, czego nie robić. To, co wygląda obiecująco na papierku, w rzeczywistości niekoniecznie. Ale tu jest właśnie taka jest przestroga, żeby się tutaj nie zamykać w przestrzeni jakiejś niewiedzy, bo tu liczy się większa świadomość, więcej musi być tej nauki, nie? Lepszego przygotowania też do nowych projektów. Gdybyście chcieli wejść w nowy projekt we wrześniu, ruszyć z nim, to chyba nie wrzesień, to później, bo tu trzeba się jakoś lepiej przygotować. A tu widzę takiego człowieka rozkojarzonego, roztrzepanego. Ja tu widzę dziecko, takie nerwowe, nadpobudliwe, przekorne, takie trochę sarkastyczne i to nieważne, ile ma latek i tak wybiórczo, to jest dla mnie dobre, to nie, a nie ma tego obrazu całości, nie ma, nie ma. Widzę coś z ręką, ręka prawa, ręka lewa, ręce, coś tam jest z rękami. To, co dobre. To, co dobre, to ja myślę, że właśnie to ostrzeżenie, żeby nie dać tutaj sobą manipulować, bo często tutaj ktoś może wyczuć tę waszą słabość. Druga rzecz to taka, żeby tutaj nie tkwić w jakimś fałszywym przekonaniu, że samo się coś zrobi, albo że ktoś się poprawi, wyjdzie z jakichś tendencji, które ma zresztą do nałogu i uczyć się, postawić na naukę w tym miesiącu, uczyć, uczyć się i uczyć i jeszcze raz uczyć i lepiej przygotować do czegoś nowego, z czym chcecie ruszyć po prostu. No i to ma być dla Was dobre. No. Co w pracy, drogie rybki? Praca i lub nauka, teren profesji bądź nauki na wrzesień dla ryb. A co z kolei w miłości, sprawach uczuciowych, romantycznych i lub w rodzinie we wrześniu? Praca to tutaj gorzej wygląda, bo w tych wspólnicy się nie dogadują. Mówimy dwoma różnymi głosami, tak toksycznie może być. Ta praca zbiorowa, wspólnik, prawda? Może problem też z bliźniętami. Choć bardziej to czuję inaczej. Na takim poziomie właśnie jakiegoś konfliktu, niedogadania się, albo takiej pępowiny, że tak wiszę, może pasożytuję, albo ktoś na mnie, bo to może być w drugą stronę. No kochankowie, to oni tutaj, a tu też brakuje wyboru jakiegoś, nie mogę się zdecydować. Paś się nie może zdecydować, kochankowie w odwrocie nie mogą się na coś zdecydować. Poza tym jest tu powiedziane, żeby nie podejmować pochopnie jakichś szybkich decyzji, co nagle to po diable, nie ma dobrego przygotowania i decyzje mogą być fatalne w skutkach. Jest tu duże takie prawdopodobieństwo. Widać to wyraźnie, nie? Nie warto. Przeczekać, wstrzymać się.
Zwłaszcza jeśli chodziłoby o jakieś duże sumy pieniędzy, jakieś wielkie inwestycje, to już w ogóle, tym bardziej, to nie ten czas. I zwłaszcza gdyby z drugą osobą, nie? Bo tu widać, no nie. Ta energia nam tutaj nie służy, nie pomaga nam. Tego kogoś, czegoś, bo tu mamy jakiś konflikt, mamy energię separacyjną w tej pracy, mamy taką przestrzeń, która może też świadczyć nawet grubo o rozwiązaniu jakiejś spółki biznesowej, albo ktoś tu się wycofuje. Ktoś mówi, nie, nie dam ci tych pieniędzy. Jakiś sponsor może się wycofać, albo jakieś wspólne przedsięwzięcie może nie dojść do skutku. Ktoś cię może też oszukać. Albo właśnie jest ta kwestia decyzyjna, nie? Ja tu się biję z myślami, a wiem, że tego przygotowania tak naprawdę nie ma. I jest powiedziane, nie podejmuj decyzji, bo będziesz tego wyboru jakiegoś tam żałować. Bo mamy taką energię konfliktową, takie niedogranie, takie niedopasowanie, nie? W tym miejscu pracy. Tak jakby się partnerzy czy wspólnicy nie mogli dopasować, mieli różne pomysły być może, a jeżeli macie ten sam pomysł, to i tak po prostu widać taką energię jakiegoś rozłamu. No więc mówię, to jest niebezpieczne, bo zwykle w kochankach w odwrocie podejmuje się decyzję szybko, a później bardzo tego żałujemy i plujemy sobie w brodę, kurczę, no źle zrobiliśmy. Mogliśmy jeszcze poczekać, jeszcze się wstrzymać, nie? Może coś uzgodnić, lepiej się przygotować, douczyć, zebrać informacje, bo coś przeoczyliśmy, coś nam umknęło. No więc może być, tak powiedziałabym, dramatycznie, a w efekcie jeszcze możemy przerzucać tutaj winę i problemy na jakąś drugą osobę w pracy, nie? Też tak może się tu zdarzyć. Co w miłości w tych sprawach romantycznych? No tutaj chyba lepiej, bo jest taka energia romansowa, energia SMS-y, listy, takie tam wiadomości, tak gorąco na łączach. Energia też może jakiejś krótkiej wycieczki, podróży. Tu jest tak szybko, szybko. Takie szybkie impulsy, nie? Tak kolana miękną czasami na widok kogoś. Rodzinnie, bo tutaj rybki mają taką energię pokazaną też jakby przyspieszenia, że wiele jest spraw do ogarnięcia, a każda strzała leci jakby w inną stronę. Czyli na pewno się nie nudzimy, prawda? Jest tu możliwość też zakochania się, bo tu często w ósemce buław to jest taki piorun z jasnego nieba. Tak wiecie, tak cię po prostu dziabnie i tak stoisz z rozdziawioną gębą, nie? I tak nie wiesz do końca. Tak tu szybko się może coś potoczyć. Bo zwykle uczuciowo to tutaj mamy pośpiech, mamy pośpiech. Dużo też jest takiego pośpiechu. W ogóle wy chyba chcecie tak jakoś, żeby było wszystko szybciej. A w pracy to akurat ten pośpiech nie służy. Ósemka była w pozycji prostej, z dobrą energią. Tutaj wiecie, jest, tak powiedziałabym, przyzwoicie dość i etycznie. Wszystko się dzieje w tempie z kolei przyspieszonym, bo tutaj trzeba takie natychmiastowe decyzje podejmować. I tu może być taki dość ekscytujący romans. Na pewno jakaś ryba będzie to miała. Takie niespodziewane uczucie. No, czasem nawet rzuca nas do parteru na kolana. Ale są to zwykle decyzje też pochopne. W ogóle ja bym powiedziała, słuchajcie, zakochać się to oczywiście, to serce nie sługa, nie? Ale wiecie co? Tak po całości widzę dużo takiej pochopności. Taka pochopność ma to do siebie, że nawet czasami pochopnie właśnie zawieramy jakieś związki małżeńskie, pochopnie w coś wchodzimy za szybko, a później żałujemy, nie? Bo mówimy carpe diem, w końcu raz się żyje. No okej. Na pewno coś nieplanowanego. Uran chyba was zaskoczy w tych sprawach uczuciowych, tak myślę. A te, które w ogóle jakby nie są tym zainteresowane, no to co? Jakaś dodatkowa inspiracja przyjdzie tutaj. Mamy też jakieś takie sprawy, powiedziałabym, szybkiego podejmowania decyzji takich rodzinnych, na niwie rodziny. I też jest w porządku, no. Jak trzeba szybko, to pewnie będzie szybko. Co nam tutaj z tego wynika? Ósemka to zawsze jest takie, to co zasiałem, to zbiorę. Więc mamy taką energię nagłą, niespodziewaną. Albo to do końca właśnie nie jest tak. My myślimy, że dostaniemy to, co chcemy, ale czy zawsze? Muszę wam powiedzieć, że Uran tutaj może być taki trochę podstępny.
Czyli możliwości. No może się jakiś nowy obiekt uczuć pojawić, taka nagła miłość. I to jest zwykle takie przypadkowe spotkanie, takie dość podniecające. Albo dostaniecie jakieś zaproszenie na jakąś imprezę. Też może być. Generalnie tak się sprawy tutaj będą układać, że na pewno będzie was tutaj ta energia zmuszała do inicjatywy. Tu nie ma miejsca na zastój, nie? Nie ma. Bardziej tutaj ten zastój to tak ogólnie jest wskazany może na pracę, ale to nie dlatego, że właśnie tego zastoju prawdopodobnie nie będzie, tyle tylko, że wy macie przemyśleć wszystko dokładnie, nie rzucać się z motyką na słońce. No i tutaj właśnie rada dla was, rybki, na wrzesień 2024, taki kierunkowskaz, rada i przesłanie, wszystko w jednym. To macie tutaj energię pustelni, trzynastka, która jest pomiędzy wieżą i śmiercią, taką energią przewartościowania. I tu wiadomo, że trzeba mieć ten konieczny czas, bo tu właśnie szybko nie można. Pustelnia jest spokojna, jest takim miejscem ciszy i odosobnienia, właśnie po to, żeby się do wszystkiego tak naprawdę lepiej przygotować i uzbroić w cierpliwość i przemyśleć wszystkie za i przeciw, bo tutaj się decyzji nagłych, nieprzemyślanych nie podejmuje. I właśnie ta energia tutaj mówi, że zapewne ty już teraz masz takie poczucie, że w swojej skórze czujesz się komfortowo, a jeśli nie, no to właśnie pustelnia ci przypomni, kim jesteś i może dobrym będzie takie odcięcie się od takich pokus zewnętrznych, żeby tak bardziej swoją duszę nakarmić. Jest powiedziane, że gdy pojawia się karta pustelnia, to znak, abyś zaczął medytować. No, to medytuj, medytuj, módl się, oczyść swój umysł z natłoku niepotrzebnych myśli. Pozwól, żeby całe twoje jestestwo wypełnił spokój. To nie jest dobry czas na zadawanie pytań lub brnięcie do przodu. No, ja to dokładnie widzę. W obecnej sytuacji najlepiej będzie zrobić krok w tył, zwłaszcza tu jakoś tak w kategoriach pracy, nauki i przestać tak bardzo koncentrować się na swoim życiu i problemach. Będziesz zdumiony, zdumiona, jak sprawy same się po prostu ułożą, kiedy tylko nabierzesz nowej energii, pozwalając sobie na zasłużony wypoczynek. Okej, czyli tutaj duch znajdzie spokój, dostęp do ciebie i napełni cię tym spokojem, to na pewno. Pod warunkiem właśnie, że nie będziesz spieszyć się tu w jakimś wyborem. Choć akurat na pracę to może właśnie separacja być dobrym wyborem. To też pod rozwagę, ale na pewno nie wolno tutaj działać tak bardzo szybko, nie? To z całą pewnością nie. Dobrze, to wszystko, kochani moi. Te czytania były bardzo zróżnicowane, natomiast pamiętajmy o tym Uranie, który zajmie się niespodziankami. Gdzieś tak ma w rezerwie rzeczy nieoczekiwane. I ma właśnie takie wrażenie, tak już ogólnie, nie, rzecz ujmując, że takie możecie mieć poczucie, ale to wszyscy bez wyjątku, jakby się właśnie do waszej energii ktoś włamywał, nie? To jest takie trochę wpadanie z deszczu pod rynnę. Ma takie czuję, takie odniesienie, nie? Jakby wszyscy bez wyjątku mieli taki moment we wrześniu, jakby właśnie spadli z deszczu pod rynnę, czyli wiecie, z czegoś nieprzyjemnego w coś jeszcze bardziej nieprzyjemnego, tak żeby przemoknąć. A później, no to już wiadomo, że jest ten zwrot ku lepszemu. To może być tylko moment, to nie musi być jakaś taka ciągłość, wielowymiarowość. Wszystkiego dobrego wam życzę, pozdrawiam serdecznie. Pa, pa, pa. Pięknego, dobrego września.